Ja nie stukam laską. Nie, kolega będzie. Siadamy, tak? A gdzie ja tutaj? To jest pana, a to tak, będzie już młodzieżowy marszałek, będzie już czytał. A gdzie się włącza? Jest włączony? Jest włączony, zapisywany. Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszego posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży. Witam przedstawicieli rządu i wszystkich obecnych gości. Tematem obrad Wysokiej Izby jest pierwszy Sejm Niepodległy. Jak wiemy, rozpoczął on swoją działalność, swoją pracę w lutym 1919 roku w Warszawie. Poprzedziła go szybka i krótka kampania wyborcza. Dzisiaj, obecnie, 100 lat później, w roku 2018, obchodzimy rocznice historyczne o doniosłym znaczeniu dla dziejów Polski. W październiku minie 550 lat od zwołania w Piotrkowie pierwszego dwuizbowego Sejmu Rzeczypospolitej. Zaś w listopadzie świętować będziemy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wolna Polska była pragnieniem wielu pokoleń Polaków, a łączyła ich nie tylko jedna polityczna wizja Rzeczypospolitej, ale bardziej chęć zbudowania ojczyzny jako kraju niezależnego i liczącego się w Europie. Powstająca przed 100 laty II Rzeczypospolita kształtowała swój niepodległy byt w bardzo trudnych warunkach. Odniosła jednak ogromny sukces. Historia dwudziestolecia międzywojennego pokazuje, jak z ogromnym zaangażowaniem całe społeczeństwo Rzeczypospolitej po latach zaborczego zacofania przystąpiło do odbudowy kraju. Wszystkie dziedziny wymagały naprawy, a wręcz wiele z nich budowy od podstaw. Ale udało się. Wielki udział w umacnianiu państwa polskiego mieli posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Obradujący w Warszawie w latach 1919-1922 Sejm Ustawodawczy potwierdził suwerenność Polski, doprowadził do scalenia ziem wchodzących wcześniej w skład państw zaborczych oraz stworzył filary ustrojowe nowoczesnej demokracji. Działając w trudnych warunkach społeczno-gospodarczych, odegrał bardzo ważną rolę w kształtowaniu Rzeczypospolitej. Wybory do Sejmu Ustawodawczego były powszechne, równe, proporcjonalne, bezpośrednie i tajne. Wzięli w nich udział wszyscy obywatele, którzy ukończyli 21 lat, 21 rok życia, bez względu na płeć, wyznanie czy narodowość. I warto podkreślić, że tak szerokich uprawnień wyborczych nie mieli nawet mieszkańcy Francji czy Wielkiej Brytanii. Wybory poprzedziła barwna i zacięta kampania wyborcza, o czym zapewne przekonali się państwo, panie i panowie posłowie, przygotowując pracę na tegoroczną sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży zatytułowaną Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Oddaję paniom i panom głos oraz życzę udanej debaty. I informuję, że na posiedzeniu komisji sejmowej wybrano marszałków Sejmu Dzieci i Młodzieży, którzy poprowadzą obrady. Są to pan Mieszko Czapliński z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni. Witam serdecznie. Pan Karol Zając z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lublinie. Witam serdecznie. A także pan Konrad Wojtowicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni. Proszę pana marszałka Mieszka Czaplińskiego o otwarcie 24 sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz prowadzenie obrad w pierwszej części. Proszę pana marszałka o zajęcie miejsca obok mnie przy stole prezydialnym.
Koleżanki i koledzy, dostojni goście, otwieram obrady 24. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Witam serdecznie przybyłych gości, w tym podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pana Macieja Kopcia wraz z innymi przedstawicielami rządu. Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka. Zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Mateusza Szpytmę. Wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, panią Beatę Jancarz-Łączkowską. Przewodniczącego Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, pana Piotra Wasilewskiego. Witam również pozostałych gości, którzy przysłuchują się naszym obradom. Proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pana Macieja Kopcia. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, szanowni zaproszeni goście, panowie ministrowie. Ja jestem zaszczycony, tak jak myślę, każdy nauczyciel byłby zaszczycony, stając tutaj dzisiaj w tej Izbie, stając przed państwem, mógł państwa powitać w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Powiedziałem, jest to ogromny zaszczyt, bardzo się cieszę, że jestem tutaj z państwem. Chciałem powiedzieć, że przepisy oświatowe gwarantują udział podmiotom społecznym w pracach szkoły. Dotyczy to rodziców, dotyczy to młodzieży. Rzecz w tym, aby te przepisy, które funkcjonują w różnych miejscach systemu oświatowego, móc wprowadzać w życie w sposób bardzo praktyczny. Stąd różne działania podejmowane także przez ministra edukacji narodowej. Stąd Rada Dzieci i Młodzieży przy ministrze edukacji narodowej. Stąd wsłuchiwanie się w głos młodych ludzi. To, co jest dla nas istotne, to kwestia budowania dobrej szkoły, która oznacza dobry start dla młodych ludzi. Stąd dzisiaj bardzo uważnie będziemy się wsłuchiwali w głos państwa. Chciałbym państwu życzyć owocnych obrad w imieniu minister Anny Zalewskiej i w imieniu swoim własnym. Dziękuję panu ministrowi. Proszę o zabranie głosu Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka. Panowie marszałkowie, panie ministrze, panie i panowie posłowie parlamentu 24. sesji. Zbieramy się w takim wyjątkowo ważnym dla nas czasie, ważnym okresie, kiedy obchodzimy wielkie rocznice, począwszy od tej pierwszej, tej, o której już mówił pan marszałek, stulecia odzyskania niepodległości. Obok tego będą inne, za chwilę jeszcze spróbuję je połączyć. Ale te 100 lat temu to jest bardzo ważny czas, kiedy nasi poprzednicy, zbierając się, walczyli o to, żebyśmy dzisiaj mogli śmiało i z podniesioną głową podejmować działania na rzecz wzmacniania naszej demokracji. Warto też zauważyć, że te 100 lat temu wydarzyło się coś też wyjątkowego, ponieważ do parlamentu zostały dopuszczone także kobiety. Pierwsze 8 zasiadło w tym pierwszym wspomnianym parlamencie. Dzisiaj, jak widać, ta sala jest różnorodna. To jest bardzo ważne. Prawa dziecka zostały wyciągnięte na płaszczyznę najpierw krajową, a później światową za pośrednictwem praw kobiet.
W tym roku obchodzimy ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej także Rok Praw Kobiet. Warto jest zaakcentować i wspomnieć to wyjątkowe wydarzenie. Ale ten rok także przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony jest rokiem Ireny Sendlerowej, wyjątkowej postaci, wyjątkowej Polki, która wtedy miała 9 lat. Podobnie jak Ewa Chrobak, która 50 lat później projektowała Order Uśmiechu. Też polska inicjatywa obchodząca w tym roku swoje 50-lecie, kolejna rocznica. Irena Sendlerowa podczas swojego długiego życia napisała parę słów, kierując je do was, do młodych ludzi. Pozwolicie, że dzisiaj będę mógł je odczytać i poddać pod pewną refleksję. Irena Sendlerowa do młodych pisała: jesteście przyszłością świata. Zróbcie coś, aby stał się lepszy. Bez wojen, bez śmierci niewinnych. Szerzcie dobro. Bądźcie wrażliwi na los słabszych od was. Kiedy analizujemy postawy osób z tamtego okresu, wtedy żyjących, to takim wspólnym mianownikiem, który mi przychodzi do głowy, jest słowo odwaga. To byli ci ludzie, którzy mieli odwagę stanąć po właściwej stronie, walczyć o swoją ojczyznę. Mieli także odwagę cywilną, żeby wyrażać swoje myśli, żeby zawalczyć o to, czego my dzisiaj jesteśmy spadkobiercami. Zawalczyć o naszą demokrację, zawalczyć o prawa człowieka. Ja reprezentuję, mam zaszczyt reprezentować od 10 lat wasze prawa, prawa dziecka. Ale warto jest pamiętać, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka i nie da się inaczej. Dlatego ten okres w życiu każdego człowieka jest tak ważny. Kiedy Korczak mówił, a też żył wtedy, on miał 41 lat w momencie, kiedy zbierał się pierwszy Sejm. Kiedy Korczak mówił, nie ma dzieci, są ludzie, to od razu dodawał, ale o innej skali pojęć, o innej wrażliwości, o innych potrzebach. Stąd tak jest istotne, żeby o waszych sprawach rozmawiać także z wami. Dzisiaj na świecie bardzo żywo, mocno podnoszone jest wasze prawo do partycypacji, do uczestnictwa, do wypowiadania własnego zdania. Wasze środowisko wiekowe w Polsce, polska młodzież, prawo do wyrażania własnego zdania w 90% wskazuje jako to najważniejsze, to, o które należy się dopominać, to, które jest niezwykle potrzebne i niezwykle ważne. Ja cieszę się bardzo, że wy korzystacie też z tego prawa, że nie zawsze zgadzacie się z nami i też potraficie podejmować własne integralne decyzje. To ważne. To ważne chociażby patrząc na to, że spotykamy się w tym roku z dużą częścią tej sali po raz drugi. Jesteście obywatelami Rzeczypospolitej. Jesteście osobami, które nie są zadatkiem na obywatela, jak to kiedyś mówiono, czy zadatkiem na człowieka, jak to kiedyś próbowano. Dzisiaj już powiedzenie, że dzieci i ryby głosu nie mają, mam nadzieję, poszło w zapomnienie, do lamusa. Mnie czasami dziennikarze prowokacyjnie o nim przypominają, ale ja w swoim dzieciństwie słyszałem je. Słyszałem w szkole, słyszałem na podwórku, słyszałem w środkach masowego przekazu. To wtedy, kiedy próbowano wyciszyć rzeczywistość. A tak nie jest. Janusz Korczak, wyjątkowa postać w naszej rzeczywistości, uważany za ojca praw dziecka. Ja jestem przekonany, że on jest tym pierwszym i najważniejszym rzecznikiem waszych praw, o które upominał się w czasach podłych. Wtedy, kiedy Irena Sendlerowa wyciągała dzieci z getta, narażając własne życie, Janusz Korczak też o nie walczył. Walczył o nie bezpośrednio, ale walczył także piórem. I pisał, i zostawił nam wiele. I wiecie, co jest najciekawsze, kiedy w środowisku badaczy praw dziecka i dzieciństwa rozważamy? Że to, co on wtedy odkrył, to
to my jeszcze dzisiaj nie jesteśmy gotowi w całości, żeby to wdrażać w życie. My dopiero do tego próbujemy dążyć, dopiero próbujemy do tego dojść, ale ważne, żeby z tych wzorców, z tych wielkich autorytetów, z tych wielkich ludzi, żeby móc skorzystać, bo to jest nasza spuścizna, to jest nasz dorobek, to jest coś, co jest naszym dobrem narodowym. Korczak także, tak jak posłowie ówcześni i następni walczący o demokrację, walczący o wolność, on też się o nią upominał. Korczak wielokrotnie powtarzał, że demokracja to zadanie dla ludzi wolnych, którzy nie muszą chodzić ze spuszczoną głową, którzy nie muszą być bierni, nie muszą się podporządkowywać i tylko słuchać, karnie wykonywać polecenia. Według Korczaka demokracja to wolność, odwaga, ta odwaga, która jest tym mianownikiem, śmiałość, asertywność, podmiotowość, szacunek do siebie samego i do innych. Demokracji, Korczak mówił, trzeba się nauczyć, demokrację trzeba stworzyć, o demokrację trzeba walczyć, trzeba ją stworzyć z dziećmi i dla dzieci. Z dziećmi i dla dzieci, powtarzam, to jest bardzo ważne, bo to jest w realu wykorzystanie, wprowadzenie tego prawa do waszej partycypacji. Trzeba dać dzieciom prawa, obywatelstwo, trzeba chronić ich godność. A co mówił Jan Paweł II o prawach dziecka? Trzeba do nich podchodzić ze czcią i z szacunkiem, pisał w swojej adhortacji. Bardzo istotne jest, żebyśmy dzisiaj nie zastanawiali się już nad tym, co jest dawno odkryte. Dzisiaj mamy korzystać z tych dóbr, które zostały nam dane, ale nie dane na zawsze. I to jest niezwykle istotne. Ja wam gratuluję, żeście się tutaj dzisiaj znaleźli, że przyjeżdżacie z pełną energią, żeby swój głos dać w sprawach was dotyczących. Ale tak jak co roku, po raz 11, bardzo proszę, żeby to był głos oparty na odpowiedzialności, oparty na szacunku do drugiego człowieka, oparty na zasadach dialogu, żeby nikt z tej sali o różnych poglądach nie musiał wyjść ze smutkiem, że został obrażony. Możemy się spierać, możemy się różnić. To jest niezwykle ważne, to jest świątynia demokracji. Tutaj ciągle się różne racje zderzają, ale najważniejsze i najistotniejsze jest, żeby się szanować, żeby podejmować taką aktywność, która daje prawo wyrazić moje wnętrze, ale nie narusza tego drugiego człowieka, bo prawa człowieka tam się kończą, gdzie zaczynają się prawa drugiego człowieka. Pamiętajcie o tym, żeby w tę rzeczywistość takiego dobrego, młodzieńczego ducha optymizmu tchnąć. O to was bardzo proszę, bo wy dzisiaj jesteście reprezentacją całej waszej populacji, prawie 7 milionów najmłodszych obywateli naszego kraju. I to was będzie za moment, będziecie cytowani przez środki masowego przekazu. I chciałbym, żeby to były takie dobre cytaty, żeby były przykładem na to, jak należy postępować, jak należy działać. Podobnie jak parę miesięcy temu, kiedy pokazaliście ogromną dojrzałość, ogromną klasę. Ja naprawdę wyprostowany wychodziłem wtedy z Uniwersytetu Warszawskiego. Za to też wam bardzo dziękuję. To jest ostatnie moje wystąpienie jako rzecznika praw dziecka do was. Za moment parlament na moje miejsce powoła kolejną osobę. Przyjmijcie ją z otwartymi ramionami i dajcie szansę i ten kredyt zaufania, tak jak ja dostałem. A ja wam dzisiaj bardzo dziękuję i cieszę się, że w takich okolicznościach po raz ostatni mogę wystąpić na tej mównicy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panu rzecznikowi. Dziękuję panu rzecznikowi. Proszę o zabranie głosu zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Mateusza Szpytmę.
Szanowni Panowie Marszałkowie, Szanowni Państwo Ministrowie, a przede wszystkim Szanowni Uczestnicy 24. Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Ten rok jest szczególny dla Polaków. Obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach nieistnienia na mapach świata państwo polskie dzięki zaangażowaniu Polaków w Polsce i poza granicami kraju odrodziło się. Wymagało to ogromnego wysiłku zbrojnego i wielu działań dyplomatycznych. Symboliczną datą jest 11 listopada 1918 roku. Zakończenie I wojny światowej i przekazanie władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną. Ten szczególny moment był krokiem milowym w dziejach naszego państwa, ale by odbudować i scalić ojczyznę, która przez ponad 100 lat podzielona była pomiędzy trzech zaborców, należało wykonać ogromny wysiłek. Tej ogromnej odpowiedzialności i wysiłku podjęli się posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej, którzy zaczęli swoją pracę już kilka miesięcy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Serdecznie gratuluję i dziękuję uczestnikom tegorocznej sesji za podjęcie się trudu przybliżenia swoim kolegom i społeczności lokalnej sylwetek budowniczych odradzającej się Polski, dzięki którym udało się stworzyć państwo silne i nowoczesne. Dzięki realizacji projektów poznaliście problemy II Rzeczypospolitej i sposoby ich rozwiązania zaproponowane przez posłów. Zobaczyliście, mam nadzieję, że ważne są słowa i obietnice wyborcze, ale w pamięci pozostają czyny i ich skutki. Podejmowane przez 21 lat działania stworzyły nowoczesne państwo, które jednak w wyniku agresji niemieckiej i sowieckiej w 1939 roku ponownie zniknęło z mapy świata. Dzisiaj, 27 września, dzisiaj rocznica powstania Służby Zwycięstwa Polski w roku 1939. To konspiracyjna organizacja, która dała początek polskiemu państwu podziemnemu. Tutaj przed Sejmem jest pomnik poświęcony polskiemu państwu podziemnemu. Jego celem była walka o niepodległość Polski, ale także stworzenie struktury państwa w warunkach konspiracyjnych. I to się udało. Znowu ofiarność i zaangażowanie wielu osób pozwoliło stworzyć fenomen. Państwo ze wszystkimi strukturami, które nie ma swojego terytorium. Ogromnym osiągnięciem polskiego państwa podziemnego było podtrzymanie moralnego i niepodległościowego ducha, który pozwolił Polakom przetrwać kolejny czas niewoli. Instytut Pamięci Narodowej jest jeden z najważniejszych celów swoich celów działań edukacyjnych. Postawił sobie przywrócenie pamięci o ludziach, którzy tworzyli Polskę wolną i niepodległą. Często nie były to osoby z pierwszych stron gazet, ale ich wkład w budowanie i podtrzymywanie polskości jest nie do przecenienia. Prosimy młodych ludzi, takich jak wy, by przez udział w naszych konkursach i projektach odszukali ich w lokalnych archiwach i poznali ich zasługi, a następnie opowiedzieli o tym w społeczności lokalnej. Dzięki zaangażowaniu takich osób jak wy, historie tych zapomnianych bohaterów odzywają się na nowo. Dziękuję bardzo, że jako Instytut Pamięci Narodowej mogliśmy bardzo wielu z państwa poprowadzić w tej drodze szukania naszych bohaterów, bo mamy bohaterów ogólnonarodowych, tych znanych sześciu, ale każde województwo, każdy powiat, każda gmina, a nawet możemy powiedzieć, że można znaleźć w każdej wiosce czy mieście te osoby, które na swój sposób przyczyniały się do tego, aby i odzyskać niepodległość, ale i była ona utwierdzona.
Dziś macie szansę doświadczyć jednego dnia z życia parlamentarzysty. Nie jest wykluczone, że na tej sali zasiadają przyszłe posłanki i posłowie. Być może część z was zdecyduje się po ukończeniu edukacji dołączyć do grona urzędników służących Polsce i Polakom. Pamiętajcie wtedy, proszę, że władza to służba, że władza to odpowiedzialność, a w parlamencie zasiada się nie tylko dzięki swoim wyborcom, ale też dla nich. Pamiętajcie, że wartości tak wymagające jak godność, uczciwość, honor dla osób pełniących funkcje publiczne nigdy nie powinny zatracić swojego znaczenia. Życzę wam udanych obrad i inspirującej dyskusji w poszukiwaniu tego, co wspólne. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezesowi. Proszę o zabranie głosu wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, panią Beatę Jancarz-Łączkowską. Szanowny panie marszałku, szanowni panowie marszałkowie, szanowni państwo ministrowie, drodzy młodzi parlamentarzyści, Wysoka Izbo. W pieśni, hymnie Boże coś Polskę, niepodległość Polski jawiła się naszym pradziadom jako najświętsza sprawa. Marzenia kilku pokoleń o niepodległej ziściły się przed 100 laty, 11 listopada 1918 roku. Przed 99 laty rozpoczął obrady Sejm Ustawodawczy. Naczelnik państwa Józef Piłsudski, otwierając jego pierwsze posiedzenie, powiedział: w tej godzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt otwierać Sejm Polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem. Jestem pewna, że każdy, ktokolwiek staje w tym miejscu, na tej mównicy po raz pierwszy doświadcza przyspieszonego bicia serca. Warto i trzeba w tym miejscu przypomnieć, i było to już dzisiaj powiedziane, że dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, podpisany przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, spowodował, że znalazło się w nim 8 kobiet wybranych w wolnych wyborach. W tamtym czasie taka rzecz była nie do pomyślenia w większości krajów europejskich. Rozpoczynająca dziś obrady 24. sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży obradować będzie w roku ważnych rocznic: stulecia odzyskania niepodległości i 550-lecia parlamentaryzmu w Polsce. Poświęcona jest posłom pierwszego Sejmu Niepodległej, który przed 100 laty podjęli trud likwidacji odrębności gospodarczej poszczególnych obszarów porozbiorowych, co było punktem wyjścia do ich integracji społecznej, politycznej, kulturalnej, administracyjnej i prawnej. I z tego zadania wywiązali się znakomicie. Dzisiejsza 24. sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży po przeprowadzeniu debaty przyjmie także ważną dla środowiska uczniowskiego uchwałę w sprawie popularyzowania wiedzy i podkreślania znaczenia spuścizny pierwszych posłów Niepodległej. Jej kształt został wcześniej przez waszych przedstawicieli wypracowany. Zawarte w niej zapisy mają na celu, jak to ujęto w artykule pierwszym, poprawić znikomą wiedzę społeczeństwa polskiego o wybitnych przedstawicielach parlamentaryzmu II Rzeczypospolitej. Ta znikoma wiedza jest niedobrym spadkiem po okresie PRL-u, kiedy to z podręczników historii eliminowano niektóre fakty bądź je przeinaczano. Obowiązkiem naszym i waszym, drodzy młodzi parlamentarzyści, jest przywracanie do pamięci ważnych faktów z nieodległych przecież dziejów. O tym bowiem, jak ważna jest pamięć, świadczą słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, który powiedział: naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zamieszkujących dane terytorium. My, Polacy, z ogromną estymą odnosimy się do przeszłości. Dlatego zwracam się do was słowami Ferdynanda Radziwiłła, który jako najstarszy poseł prowadził obrady pierwszego posiedzenia Sejmu w Niepodległej. Podejmując ważne decyzje,
miejcie zawsze na względzie skarby przeszłości, które opatrzność oddaje dziś w naszą pieczę. Tego, posłanki i posłowie, wam serdecznie życzę. Dziękuję pani dyrektor. Koleżanki i koledzy, pan marszałek Sejmu, Marek Kuściński musiał już opuścić nasze obrady. W dalszej części towarzyszyć nam będzie wicemarszałek Sejmu, pani Barbara Dolniak. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, pana Piotra Wasilewskiego. Szanowna pani marszałek, szanowni panowie marszałkowie, Wysoka Izbo, koleżanki i koledzy, młodzi posłowie 24 sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, panie ministrze, dostojni goście. To ogromny zaszczyt przemawiać dzisiaj w takim gronie, bo zdaję sobie sprawę, jakich działań dokonaliście, aby tutaj dzisiaj zasiąść. Może spełnia się jedno z waszych marzeń. Ja dzisiaj reprezentuję Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Członkowie zresztą siedzą tam dzisiaj na galerii na górze. I to naprawdę szczery, ogromny zaszczyt. Rada Dzieci i Młodzieży powstała 2 lata temu, a jej powołanie ogłosiła pani minister Anna Zalewska 1 czerwca 2016 roku tymi bardzo znaczącymi słowami, że powołuje Radę Dzieci i Młodzieży ze względu na to, że my potrzebujemy was, a wy potrzebujecie nas. I to rzeczywiście się sprawdza. To, że my potrzebujemy organu, do którego możemy się zwrócić bezpośrednio i przedstawić nasze opinie i propozycje do aktów prawnych, takich jak rozporządzenia, bo takie jest też nasze zadanie. I przez wiele sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży przejawiają się tak naprawdę głównie takie dwa zagadnienia, o których chciałbym powiedzieć i którym postanowiliśmy wyjść tak naprawdę naprzeciw. Jednym z nich jest sprawa młodzieżowych rad, które funkcjonują przy jednostkach samorządu terytorialnego. Do tej pory nie wiedzieliśmy, ile takich rad istnieje. A więc my dzięki dobrej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej taką właśnie publikację o młodzieżowych radach przygotowaliśmy. Wiemy, że już ponad 400 młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego istnieje i w ciągu 2 lat ta liczba zwiększyła się 2-krotnie. Kolejną sprawą jest właśnie reprezentacja młodzieży, taka, która mogłaby brać udział w procesie decyzyjnym ważnych aktów prawnych dla młodzieży. I taką odpowiedzią na ten problem jest właśnie powołanie Rady Dzieci i Młodzieży, ale też projekt ustawy o Radzie Młodzieży, który został przygotowany przez Radę Dzieci i Młodzieży podczas jej pierwszej kadencji. Zachęcam do zapoznania się z tym projektem, w związku z którym, na podstawie którego tworzy się również wojewódzkie Rady Młodzieży, możemy wtedy, kiedy ten projekt ustawy zostanie uchwalony, naprawdę poczuć, że mamy taką reprezentację młodzieży naprawdę na najwyższym możliwym poziomie. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To jest bardzo ważna rocznica do tego, żebyśmy byli razem jako młodzież, po to, żeby spełniać swoje cele, po to, żeby wspólnie realizować nasze propozycje i pomysły. I od tego również jest Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Jesteśmy otwarci na wszystkie wasze propozycje i te propozycje próbujemy zbierać i tak jak w przypadku publikacji, wspólną, naprawdę ogromną pracą całego składu Rady Dzieci i Młodzieży udało się taką publikację również przedstawić. Ale kolejną inicjatywą, którą chciałbym przedstawić i myślę, że chciałbym zachęcić was wszystkich do wzięcia udziału w tej inicjatywie, jest Dzień dla Niepodległej. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, ponieważ w 100. rocznicę odzyskania niepodległości 9 listopada, czyli w ostatni dzień, kiedy pójdziemy do szkoły przed tą ważną rocznicą 11 listopada, o godzinie 11.11 we wszystkich szkołach w Polsce zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego. Najwięcej w historii osób jednocześnie będzie śpiewało nasz hymn. I zachęcam do włączenia się do tej akcji, jaką jest Rekord dla Niepodległej oraz Dzień dla Niepodległej.
Ta setna rocznica odzyskania niepodległości jest bardzo, bardzo ważna. Wczoraj organizowaliśmy konferencję 100 lat i co dalej, która omawiała rolę młodych w społeczeństwie II Rzeczypospolitej oraz patriotyzm, zmianę patriotyzmu, zmianę postrzegania patriotyzmu na przestrzeni dziejów. I naprawdę wysnuliśmy stąd bardzo ciekawe wnioski, ale chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, myślę, bardzo ważnej. Ponieważ była z nami Zofia Gordon, która była wolontariuszką podczas Powstania Warszawskiego. I ona powiedziała takie słowa, ona była bardzo wzruszona, kiedy o nich mówiła. Ja jestem dumna z Polski i ja po to walczyłam w Powstaniu Warszawskim, żebyście wy, młodzi ludzie, też byli dumni z Polski i z tego, czego Polska dokonała. I myślę, że to bardzo, bardzo ważne słowa pani Zofii Gordon, czyli uczestniczki Powstania Warszawskiego, która bardzo, bardzo zachęca i do tego, żeby właśnie uczestniczyć w takich konferencjach. Szanowni Państwo, człowiek jest tylko raz młody. Potem musi szukać sobie innej wymówki. O tym powiedział Ernest Hemingway. I dlatego ja życzę Wam dwóch rzeczy. Odwagi i odpowiedzialności. Po to, żeby tutaj z tej mównicy też słowa, które zostaną za chwilę wypowiedziane, były bardzo merytoryczne. Tego Wam życzę. Życzę Wam owocnych obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Koleżanki i koledzy, przypominam, że w dniu 13 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Sejmowej. Dziękuję koleżankom i kolegom za pracę w komisji. Komisja przygotowała dwa pytania do ministra edukacji narodowej, a także opracowała projekt uchwały. Koleżanki i koledzy, przypominam wszystkim, że znajdujemy się w miejscu najważniejszym dla naszego kraju. Proszę, by w swoich wystąpieniach zachować powagę i formę odpowiadającą randze miejsca. W debacie pamiętajmy, że reprezentujemy nie tylko siebie, ale i swoje szkoły, dając świadectwo przygotowania merytorycznego i wysokiej kultury osobistej. Niech dzisiejszy dzień będzie nie tylko nauką, ale i naszym wspólnym świętem. Koleżanki i koledzy otrzymali regulamin 24. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, przygotowane przez Komisję Sejmową pytania, a także projekt uchwały zaproponowany przez komisję. I obecnie przedstawię porządek obrad. W pierwszej kolejności rozpatrzymy pytania do ministra edukacji narodowej. Następnie rozpatrzymy projekt uchwały w sprawie spopularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych posłów niepodległej. I informuję, że uczestnicy Sejmu Dzieci i Młodzieży chcący zadać pytanie dodatkowe do ministra edukacji narodowej albo wziąć udział w dyskusji nad projektem uchwały powinni zapisać się na listę mówców. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku dziennego, pytania do ministra edukacji narodowej. Koleżanki i koledzy, komisja przygotowała dwa pytania do ministra edukacji narodowej. Pytania będą rozpatrywane według następujących zasad. Pytanie zadaje przedstawiciel komisji, następnie minister lub jego przedstawiciel udziela odpowiedzi. Przedstawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, a udzielenie odpowiedzi dłużej niż 6 minut. Uczestnicy Sejmu Dzieci i Młodzieży, którzy chcą zadać pytania dodatkowe, zapisują się na listę. Marszałek dopuszcza zadanie 3 pytań dodatkowych do każdego z pytań przygotowanych przez komisję. Pytania dodatkowe zadawane są według kolejności zgłoszeń. Pytanie dodatkowe nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a łączna odpowiedź uzupełniająca dłużej niż 6 minut. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela komisji Pawła Stachowicza i przedstawienie pytania numer 1 przygotowanego przez komisję sejmową. Pani marszałek, panowie marszałkowie, panie ministrze, panie rzeczniku, Wysoka Izbo, drodzy koleżanki, posłanki i posłowie. Panie ministrze, czy postulat rozwoju państwa polskiego, widzianego przez pryzmat nauki i kultury, wysunięty w okresie II Rzeczypospolitej, jest aktualny we współczesnej Polsce? Jeśli tak, to w jaki sposób? A jeśli nie, to dlaczego? Dziękuję.
Dziękuję. Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pana Macieja Kopcia o udzielenie odpowiedzi. Pani marszałek, panowie marszałkowie, panowie ministrowie, szanowni zaproszeni goście, Wysoka Izbo. To oczywiście pytanie, które ma wyjątkowy charakter i na pewno warto się nad nim z należytą uwagą pochylić. O początkach II Rzeczpospolitej była już dzisiaj mowa i tych wydarzeniach, które doprowadziły do odbudowy państwa polskiego. W ogóle to ogromna radość, że dzisiaj mówimy tyle o historii polskiego parlamentaryzmu, o naszej historii, o tożsamości, na której budujemy naszą przyszłość. Natomiast tamten moment był wyjątkowy. Druga Rzeczpospolita musiała zmagać się z wieloma przeciwnościami, a więc była to kwestia i rozwoju gospodarczego, rozbudowy przemysłu, ale równocześnie stawiano ogromny nacisk na rozwój oświaty, nauki i kultury. Pamiętamy, że odbudowa kraju to po 100 latach od utraty niepodległości. To kwestia unifikacji kraju, to kwestia podziałów gospodarczych, politycznych, to kwestia ogromnych różnic, które dotyczyły praktycznie każdej dziedziny życia, także kwestii stworzenia spójnego systemu szkolnictwa. Tym bardziej, że w dwóch zaborach praktycznie takie szkolnictwo nie funkcjonowało. To kwestia i ogromnych braków w infrastrukturze, to kwestia braku nauczycieli, to kwestia odbudowy całego systemu. Też ogromnym takim wyzwaniem, przed którym państwo musiało stanąć, to kwestia analfabetyzmu. U progu II Rzeczpospolitej 1/3 mieszkańców powyżej 10 roku życia była analfabetami. Jeżeli sobie jeszcze przypomnimy, że przed rokiem 1914 tak naprawdę 30% Polaków miało świadomość narodową, to rozumiemy, przed jak ogromnymi wyzwaniami stało państwo polskie. I kwestia potrzeby odbudowy systemu oświatowego była jedną z kluczowych, stąd szybka decyzja dotycząca powołania Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jeszcze w lutym 1918 roku. Jednym z pierwszych dekretów dotyczących oświaty w II RP był dekret o obowiązku szkolnym, który wprowadzał 7-letnią szkołę powszechną dla wszystkich dzieci od 7 do 14 lat. Szkoła miała być bezpłatna, było to zagwarantowane konstytucją, natomiast rzeczywiste możliwości państwa były jednak nieco inne. Realizacja tego postulatu, realizacja bezpłatnej i powszechnego nauczania przyniosła jednak w okresie II Rzeczpospolitej istotne działania. Pod koniec istnienia II Rzeczpospolitej analfabetami było 15% osób, a więc nastąpiło istotne zmniejszenie tego stanu rzeczy. Kolejnym takim wydarzeniem z punktu widzenia oświaty II Rzeczpospolitej była reforma z roku 1932, reforma ówczesnego ministra wyznań religijnych oświecenia publicznego Janusza Jędrzejewicza, czyli tak zwana reforma jędrzejewiczowska. Ustanawiała ona powszechny obowiązek szkolny na szczeblu szkoły powszechnej i ujednoliciła system szkół średnich. Czyli dalej celem tej reformy była budowa jednolitego systemu, ale także odpowiedź na realne potrzeby, które wówczas stały przed państwem. Czyli tworzyła ona i 4-letnie gimnazjum, szkoły zawodowe i równocześnie 2-letnie liceum, które było szkołą elitarną. Natomiast obok odpowiedzi na takie wyzwania dla odbudowy i systemu oświatowego, i tworzenia elit, równocześnie szkoła podejmowała aktywność w sferze wychowania i to szczególnie było widoczne po 1926 roku, a więc kwestia szacunku dla państwa, ale także kult walki o niepodległość i uznanie dokonań Józefa Piłsudskiego. Natomiast
Jeżeli popatrzymy na XX wiek, to istotnym elementem wszystkich działań oświatowych był równy dostęp do edukacji dla wszystkich dzieci. I ten postulat starano się, na ile pozwalały na to możliwości, realizować w dwudziestoleciu międzywojennym i także one przyświecały kolejnym zmianom, także tym podejmowanym po roku 1989. One także przyświecały reformie, która wprowadzana jest obecnie. Także istotnym elementem odpowiedzi na to, czym dzisiaj chcielibyśmy w sposób szczególny się interesować, to co wymaga istotnej zmiany, to także przebudowa szkolnictwa wyższego, która wpisuje się w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego. Patrząc czy szukając odpowiedzi na to pytanie, pamiętajmy, wtedy nie było własnego państwa. Wtedy szkoła i tak naprawdę Wojsko Polskie kształtowały pewną świadomość. Natomiast kultura była wyrazem pewnego osiągnięcia po czasach, kiedy nie mogła się ona swobodnie kształtować. I dzisiaj też tak postrzegamy kulturę jako wyraz pewnej wolności artystycznej, jednego z elementów, który buduje naszą dumę. Natomiast w sferze edukacji mamy do czynienia z zupełnie innym systemem, w którym mamy sporą różnorodność, gdzie, tak jak mówiłem na początku, dzieci, rodzice taką aktywność mogą przejawiać. To, co na pewno nas łączy, to dobra szkoła i dobry start do edukacji i kariery zawodowej. Dziękuję panu ministrowi. Zgłoszono jedno pytanie dodatkowe. Proszę o zadanie dodatkowego pytania Kamila Szostaka. Szanowny panie ministrze, panowie marszałkowie, Wysoka Izbo. Historia obowiązku szkolnego to dzieje zawłaszczania przez państwo władzy rodzicielskiej, narzucania jednolitości i równości w celu stłamszenia jednostek oraz rozwijania technik mających powstrzymać rozwój zdolności rozumowania i niezależnej myśli wśród dzieci. Oparty na przymusie klasowo-lekcyjny model systemu edukacji z narzuconą przez ministerstwo podstawą programową nie rozwija talentów uczniów i nie odpowiada na wyzwania współczesności. Polskie szkoły uczą schematycznego myślenia, wymagają zapamiętywania mało istotnych faktów z różnych dziedzin bez zrozumienia ich kontekstu oraz narzucają skrajnie konformistyczny wzorzec zachowań. Na domiar złego przy nauczaniu nauk społecznych ma zazwyczaj miejsce etatystyczna indoktrynacja. W związku z tym mam do pana ministra pytanie. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej dopuszcza możliwość przeprowadzenia zasadniczej reformy systemu edukacji zamiast prostego wydłużania lat nauki w podstawówce i szkole średniej? Dziękuję. Dziękuję. Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pana Macieja Kopcia o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Pani marszałek, panowie marszałkowie, panowie ministrowie, szanowny panie pośle. Jestem głęboko przekonany, że sukces, jaki osiągnął pan poseł w dziedzinie wyników własnej edukacji, sukcesów na polu olimpiad przedmiotowych, to oczywiście zasługa pana ogromnego wysiłku. To oczywiście zasługa rodziców, którzy się o to troszczą, ale jestem głęboko przekonany, że to także zasługa tej etatystycznej szkoły, o której pan mówił, i ogromnego wysiłku pana nauczycieli, także tych uczących historii i WOS-u. A więc jestem przekonany, że tak naprawdę to, o czym mówimy, to kwestia dawania pewnej bardzo różnorodnej szansy, jaką daje szkoła. Jakbyśmy popatrzyli na system edukacji, liczbę lat, klas, to oczywiście byśmy powiedzieli, że w gruncie rzeczy niewiele się tutaj zmieniło. Natomiast chodzi o to, że pewne kwestie, które były w różny sposób realizowane, żeby były realizowane w sposób naprawdę bardzo nowoczesny.
Czyli inaczej mówiąc, jakbyśmy popatrzyli na system edukacyjny, który funkcjonował wcześniej, po reformie z roku 1999 i po reformie z roku 2009, to tak naprawdę była tam szkoła sześcioletnia, do tego były dwa bardzo podobne cykle trzyletnie. Czyli inaczej mówiąc, przedmioty ogólnokształcące w gimnazjum i powtórka w liceum. Stąd reforma roku 2009, która połączyła tak zwany trzeci, czwarty etap edukacyjny, czyli inaczej mówiąc, stworzyła sześcioletnią szkołę, de facto czteroletnie gimnazjum i kurs przygotowawczy do matury, jakim były rozszerzenia w klasie drugiej i trzeciej. Stąd oczywiście potrzeba zmiany, ale także potrzeba zmian, które odpowiadałyby wyzwaniom XXI wieku. Stąd także zmiany, które dotyczyły takich kluczowych kwestii, chociażby jak informatyka, która będzie nauczana od klasy pierwszej do klasy trzeciej. To rewolucyjna zmiana podstawy programowej, zresztą przygotowywana wcześniej, tylko że wcześniej zabrakło odwagi, żeby ją wprowadzić. Przygotowana przez najwybitniejsze głowy naszej polskiej informatyki, także te osoby, które zajmują się chociażby olimpiadą informatyczną. To także zmiana, jeżeli chodzi o podstawę nauczania języków obcych. Tak naprawdę obecne wskazówki światowe, które mówią o nauczaniu języków obcych, zostały zrealizowane przez tę podstawę programową. Czyli inaczej mówiąc, to są takie dwie rewolucyjne zmiany odpowiadające XXI wiekowi. Ale to jest także kwestia taka, aby to, co jest istotne dla naszej tożsamości, a czym zachwiała reforma z roku 2009, przywrócić. Czyli inaczej mówiąc, jakby z jednej strony mamy do czynienia z kwestią nauczania historii. Czyli inaczej mówiąc, historii, która była w znikomym zakresie w szkole podstawowej. Czyli inaczej mówiąc, zwykle to była jedna godzina w klasie czwartej, jedna w piątej, dwie w szóstej. Potem w gimnazjum kończąca się na roku 1918 i w pierwszej klasie liceum rok 20. Ta zmiana, która się dokonała, ona tak naprawdę przywraca nauczanie historii w sposób normalny. Czyli inaczej mówiąc, mamy pełny kurs historii w szkole podstawowej, łącznie z XX wiekiem i zupełnie inaczej skonstruowaną w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, a więc nie kończącą się na klasie pierwszej. To jest istotna, kluczowa zmiana, ale też pamiętajmy, jeżeli mówimy o przyszłości, jeżeli chcemy budować nowoczesne państwo, to obok języków obcych, obok informatyki, potrzebna jest także wiedza, która dotyczy chociażby przedmiotów przyrodniczych. Nie kto inny niż wy wiecie najlepiej, jak to zostało zorganizowane po roku 2009. Podobnie zresztą jak historia, czyli inaczej mówiąc, mieliśmy w szkole podstawowej przyrodę, później cztery przedmioty przyrodnicze w gimnazjum i dokończenie tego w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego. Efekty tego są dzisiaj takie, jakbyśmy popatrzyli na badania PISA, że praktycznie znikoma część 15-latków deklaruje swoją karierę, swoją przyszłość tam, gdzie mamy do czynienia z przedmiotami przyrodniczymi, poza jednym elementem, medycyną. Natomiast wszędzie mamy gry, co zresztą dotyczy także informatyki. A więc pamiętajmy o tym, że tak naprawdę przywracamy te przedmioty do liceum ogólnokształcącego po to, żeby każdy z was miał taką szansę. Natomiast oczywiście jakby to pojęcie, tak, które mówi o etatyzmie, które mówi o pruskiej szkole, tym spadku po zaborcach, oczywiście możemy powiedzieć, że ono gdzieś tam pokutuje. Jakbyśmy popatrzyli na badania, które dotyczą tego, jak uczeń patrzy na szkołę, tak, uczeń się czuje bezpiecznie, czuje się w niej dobrze, bo ma kolegów, ale generalnie jej nie lubi. I to wynika z każdego badania międzynarodowego, także PISA, ale także innych, TIMSS-a, PIRS-a. Generalnie nie jest to rzecz najlepsza. Ale także dla tych, którzy do szkoły chodzić nie chcą, w tym systemie mamy także inne przepisy, chociażby edukację domową. Można z tego systemu korzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi.
Proszę o zabranie głosu przedstawiciela komisji Michała Łukasiewicza i przedstawienie pytania numer 2 przygotowanego przez komisję sejmową. Pani marszałek, panowie marszałkowie, Wysoka Izbo, szanowni goście. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej wesprze realizację uchwały 24. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży? Jeśli tak, to w jaki sposób? Dziękuję. Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pana Macieja Kopcia, o udzielenie odpowiedzi. Pani marszałek, panowie marszałkowie, panowie ministrowie, Wysoka Izbo. Ja jakby z ogromną przyjemnością jakby ustosunkuję się do tego pytania, czyli pytania, które dotyczy artykułu 10. Niewątpliwie to, na co państwo zwrócili uwagę w tym artykule, a więc kwestia nakładów finansowych na edukację historyczną. Chciałbym zwrócić uwagę, to poniekąd na tym kończyłem, że oczywiście reforma strukturalna nie jest po to tylko, żeby zmieniać strukturę. To znaczy razem z reformą strukturalną następuje zmiana podstawy programowej. I to jest, możemy powiedzieć, pierwszy krok ku zmianie, która została wprowadzona. I to jest na pewno kwestia także pewnego wysiłku finansowego, bo jednak za zmianą struktury trochę inaczej wygląda układ godzin z korzyścią dla historii. Jeżeli popatrzymy na to jakby z punktu widzenia finansowego, to jedna godzina dla całego rocznika to jest rocznie rząd kilkudziesięciu milionów złotych. Czyli tak z jednej strony możemy na to spojrzeć. Ale oczywiście nie tylko o to chodzi, dlatego że jakby w tym pytaniu jest coś więcej. Oczywiście ja sam jestem głęboko przekonany, że to pytanie, które dzisiaj tutaj pada, ono także jest adresowane i do parlamentarzystów, także do ministra finansów, z czego bardzo się cieszę, że państwo je zadali. Państwo mówią o liczbie różnorodności konkursów ogólnopolskich dotyczących parlamentaryzmu II Rzeczpospolitej uwzględniającej atrakcyjne nagrody. Jak państwo pewnie oczywiście wiedzą, z punktu widzenia organizacji takich przedsięwzięć polegają one na tym, że głównym sponsorem olimpiad, czyli instytucją je finansującą, jest minister edukacji narodowej. Natomiast odbywa się to w postaci postępowania konkursowego, czyli różne podmioty aplikują o to do ministra edukacji narodowej. I to jest jeden element. I oczywiście wiemy, że wśród olimpiad taką olimpiadą jest olimpiada historyczna. Kiedyś tej olimpiadzie towarzyszył konkurs parlamentaryzm w Polsce i tutaj główną instytucją wspierającą też ten konkurs był Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast jak wiemy, dzisiaj jest to część olimpiady historycznej. Ja bym bardzo się cieszył, gdyby państwa inicjatywa doprowadziła do tego, żeby z powrotem ten konkurs stał się samodzielnym bytem. To naprawdę byłoby pięknym rozwiązaniem, z którego wszyscy byśmy na pewno się cieszyli. Też myślę, taką olimpiadą, której rangę żeśmy poniekąd podnieśli, jest olimpiada Losy Żołnierzy i Dzieje Oręża Polskiego. To też jest taki ważny element budowania pewnej tożsamości, ale także dokonań naszych dziadków, pradziadków, a więc także tego, co działo się w II Rzeczpospolitej. I minister edukacji narodowej o tym pamięta, ale nie tylko minister edukacji narodowej, to dotyczy także i Sejmu, to dotyczy także ministra obrony narodowej, więc pamięć o tym, żeby takie atrakcyjne nagrody również się pojawiały.
Tak jak powiedziałem, istotna jest tutaj inicjatywa społeczna. Jeżeli takie inicjatywy się pojawiają, minister edukacji narodowej je wspiera poprzez patronaty, poprzez nagrody, poprzez to, że kuratoria oświaty chociażby takie inicjatywy wspierają, czy je organizują na szczeblu wojewódzkim, czy ewentualnie, jak to określić, okręgowym. Czyli takie działania są podejmowane i tak jak powiedziałem, absolutnie minister edukacji narodowej takie działania będzie wspierać. Oczywiście to także wpisuje się w działania, które są realizowane w ramach innych programów, chociażby pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym. To znaczy wtedy, kiedy przychodziłem do ministerstwa, to ta kwota wynosiła 600 tysięcy złotych w skali roku, co jak Państwo sobie zdają sprawę, nie jest zbyt wielką. Teraz dojdziemy do miliona, ale oczywiście jakby ukłon do parlamentu, do ministra finansów, na pewno też byśmy gdzieś w jakiejś przyszłości myśleli o tym, żeby na pewno to zwiększyć. To oczywiście są inne działania, chociażby takie jak stypendium ministra edukacji narodowej, stypendium premiera dla uczniów, którzy się angażują. To też jest rzecz, na którą staramy się zwracać uwagę. To jest kwestia też tutaj poruszona, kwestia szkoleń dla nauczycieli. I takie działania, jest tutaj pani dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, takie działania są podejmowane przez ORE i były podejmowane chociażby program szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kreatywności postaw proinnowacyjnych przez uczniów elektronicznej z zakresu rozwijania kreatywności postaw uczniów, wdrożenie kursu online z zakresu rozwijania kreatywności proinnowacyjnych działań uczniów, aktywne uczenie się matematyki, tworzenie, realizacja eksperymentów pedagogicznych uczeń badaczem. To jest oczywiście rzecz kluczowa, ona została zapisana i w podstawie programowej to jest kwestia innowacyjności. To jest kwestia w ogóle tak zmian, które nastąpiły w przepisach, które mówią o eksperymencie innowacyjności. To jest jeden z priorytetów ministra edukacji narodowej. Dziękuję panu ministrowi. Do tego pytania nie zostały zadane żadne pytania dodatkowe. W związku z tym na tym kończymy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Oddaję głos pani wicemarszałek Sejmu, pani Barbarze Dolniak. Bardzo proszę, pani marszałek. W dalszej części obrady poprowadzi pan marszałek Karol Zając. Proszę o zajęcie miejsca obok mnie przy stole prezydialnym i prowadzenie dalszej części obrad. Ale zanim, dziękuję bardzo, ale zanim pan marszałek usiądzie, pozwolicie państwo, panie posłanki, panowie posłowie, że przywitam państwa raz jeszcze razem z panem rzecznikiem praw dziecka. Mieliśmy już okazję spotkać się z państwem w czerwcu, a dzisiaj jest to kolejne spotkanie już na sali plenarnej. Wyglądacie państwo rzeczywiście bardzo dostojnie w tych ławach sejmowych i mam nadzieję, że wielu z państwa kiedyś taką drogę swojej pracy wybierze i będzie uczestniczyć już w parlamencie dorosłych, którzy tutaj podejmują i uchwalają ustawy. Życzę państwu, by dzisiejszy dzień był dla państwa kolejną lekcją nauki społeczeństwa obywatelskiego i pozwolił państwu na zadawanie pytań, na zgłaszanie komentarzy, które dotyczą państwa spraw, państwa życia codziennego, a więc nauki, także nauki w szkole. Życzę, by ten dzień pozwolił państwu na poczucie parlamentaryzmu w Sejmie. A teraz bardzo proszę, panie marszałku, o zabranie głosu. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2 porządku dziennego. Przedstawiony przez Komisję projekt uchwały Sejmu Dzieci i Młodzieży w sprawie spopularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych posłów niepodległej. Koleżanki i kolegi, przypominam, że rozpatrzenie projektu uchwały przygotowanego przez Komisję Sejmową obejmuje przedstawienie przez przewodniczącą Komisji projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, przy czym wystąpienie to nie może trwać dłużej niż 5 minut. Dyskusję, a także głosowanie. Dyskusja nad projektem uchwały odbywa się zgodnie z następującymi zasadami. W dyskusji może wziąć udział każdy uczestnik Sejmu Dzieci i Młodzieży, który zostanie zapisany na listę mówców. Marszałek Sejmu udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 2 minuty i musi być związane bezpośrednio z tematem wiodącej sesji. Łączny czas wystąpienia nie może być dłuższy niż 60 minut. Proszę przewodniczącą komisji Aleksandrę Ciżyńską o zabranie głosu w celu przedstawienia projektu uchwały. Szanowna pani marszałek, szanowni panowie marszałkowie, dostojni gości, Wysoka Izbo, koleżanki i koledzy. W dniach 12-13 maja bieżącego roku miało miejsce spotkanie Komisji Problemowej Sejmu Dzieci i Młodzieży. Odbyło się ono w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku, a także w salach sejmowych. Komisja liczyła 38 uczestników 24. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Prace jej członków zostały najwyżej ocenione w procesie rekrutacji. Celem spotkania się młodych w tych dniach było stworzenie projektu uchwały bezpośrednio związanego z tematem dzisiejszego posiedzenia. Uchwały dotyczącej popularyzacji wiedzy i podkreślenia spuścizny pierwszych posłów niepodległej. Odbyły się również warsztaty, a także i wykłady, które poświęcone były wartościom komunikacyjnym. Ponadto przeprowadzono wówczas wybory na marszałków 24. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży i przewodniczącego komisji. Osiągając najwyższą liczbę głosów od członków komisji, zostałam jej przewodniczącą. Dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem. Jest to niezwykły zaszczyt i zadanie, któremu starałam i staram się podołać. Upoważniło mnie to m.in. do prowadzenia obrad komisji, a także do zaprezentowania wam, drodzy posłowie, stworzonej przez nas uchwały. Uchwała ta składa się z 14 artykułów. Pracowano nad nią w dwóch podkomisjach, których zadaniami było znalezienie metod popularyzacji wiedzy dotyczącej sylwetek posłów pierwszego Sejmu Niepodległej w szkole i środowisku lokalnym. Dotyczy ona różnych sfer życia publicznego. Jak się okazało, wielu z nas, rodaków, nie wie o istnieniu tak ważnych dla historii polskości postaci. Ale dlaczego te działania są dla nas tak ważne? Ważne dla ludzi młodych, żyjących w czasach tak odległych i bliskich zarazem. Dlaczego? Realizując temat tegorocznej sesji, wszyscy z dociekliwością zagłębiliśmy się w historię i ideę pierwszego Sejmu Niepodległej. Było to przełomowe wydarzenie pod wieloma względami. Poświęcając na wykonanie tego zadania tak wiele czasu, zrozumieliśmy, jak te postaci powinny być ważne dla społeczeństwa. Są one swego rodzaju wzorcami, a ich czyny źródłami obecnych w czasach dzisiejszych przemian, ruchów, następstw. Uchwałą tą chcieliśmy rozpocząć działania mające na celu upamiętnienie i uporządkowanie dokonań tychże posłów w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Aktywizacja młodzieży, zaangażowanie Polaków, zmiana programu nauczania w placówkach oświatowych to tylko niektóre założenia stworzonego dokumentu. Zaproponowaliśmy także ustanowienie święta upamiętniającego sylwetki posłów II Rzeczypospolitej na dzień 26 stycznia. Chcemy ocalić od zapomnienia datę pierwszych wyborów do Sejmu w niepodległej Polsce. Pragniemy także, aby na terenie całego kraju organizowano różnorodne wydarzenia kulturalne, wielki test wiedzy o parlamentarzystach II Rzeczypospolitej, projekcje filmów dokumentalnych i fabularnych, związanych oczywiście z tematem 24. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Ponadto wprowadzenie ogólnopolskiego symbolu, znaku upamiętniającego posłów pierwszego Sejmu Niepodległej, ich działań, stawianie im pomników, popiersi, tablic informacyjnych z wykazem posłów działających w danym regionie byłoby idealnym odzwierciedleniem założeń uchwały, a dokładniej założeń artykułów 3 i 12. Zaangażować należy także samorząd terytorialny, media lokalne, jak i te ogólnopolskie, Instytut Pamięci Narodowej, placówki oświatowe. Liczymy na to, że Sejm i Senat wspierałyby realizację działań przewidzianych w uchwale.
Mam nadzieję, że wszyscy posłowie zapoznali się z uchwałą, a wygłoszone przeze mnie sprawozdanie ukazało wagę działań w niej opisanych. Chcemy, aby uchwała ta była głosem młodzieży w tak ważnej dla nas wszystkich kwestii. Dziękuję za uwagę. Życzę owocnych obrad i merytorycznej dyskusji. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kolejność mówców wyświetlona będzie na tablicach. W związku z tym proszę mówców o przygotowanie się do zabrania głosu i podchodzenie w tej kolejności do mównicy. Proszę o zabranie głosu pana posła Mikołaja Gabineckiego. Pani marszałek, panie ministrze, panie rzeczniku, szanowni państwo, Wysoka Izbo. Jest to dla mnie zaszczyt, mogąc jako pierwszy zabrać głos w dyskusji nad uchwałą Sejmu Dzieci i Młodzieży. Pragnę na początku odnieść się do procedowanej uchwały, a mianowicie popieram wszelkie działania mające na celu upowszechnienie wiedzy o naszych bohaterach. Nie możemy zapominać o tych, którzy tworzyli naszą ojczyznę i nasz parlamentaryzm. Historia i tradycja powinny być dla młodego pokolenia bardzo ważne, bo to one kształtują przyszłe rozumowanie, postrzeganie świata i funkcjonowanie w społeczeństwie obywatelskim. Ponadto zwrócę uwagę na potrzeby powołania centralnego organu reprezentującego młodzież. Aktualne takie organizacje, czyli Sejm Dzieci i Młodzieży, to głównie projekt edukacyjny, a Rada Dzieci i Młodzieży, działająca przy Minister Edukacji Narodowej, wzbudza wiele kontrowersji, a w szczególności sposób powoływania członków. Co najbardziej widać w obecnej trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży, gdyż część członków, która została wybrana, to kandydaci do rad swoich miast. Środowisko młodzieżowych rady sejmików potrzebuje, jest jak gdyby potrzebą powołania takiego organu, dlatego że stanowimy 1/7 naszego społeczeństwa. Młodzież stanowi 1/7 naszego społeczeństwa i potrzebuje takiej reprezentacji. Potrzebuje takiej reprezentacji na wzór państw zachodniej Europy, takich jak Hiszpania, tudzież innych państw, jak Singapur czy Filipiny. W tamtych państwach demokracja młodzieżowa i młodzieżowy parlamentaryzm jest na bardzo wysokim poziomie. Potrzebuje takiego środowiska, które będzie wybierane w sposób demokratyczny i będzie miało legitymizację społeczną, gdyż wybory byłyby demokratyczne. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Sejmu, pani Małgorzata Kidawa, a pani Barbara Błońska, Barbara Dolniak, w związku z innymi ważnymi obowiązkami musiała opuścić nasze obrady. W dalszych częściach towarzyszyć nam będzie wicemarszałek Sejmu, pan Ryszard Terlecki. Proszę o zabranie głosu przez uczestnika Karola Jaszczura. Szanowni państwo marszałkowie, szanowni państwo ministrowie, Wysoka Izbo, posłanki i posłowie, dostojni goście. Zebraliśmy się dziś, aby uczcić posłów pierwszego Sejmu Niepodległej. Jest to posiedzenie wyjątkowe. Odbywa się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Już za nieco ponad miesiąc razem będziemy świętować tę niezwykle ważną rocznicę. W obliczu tak ważnego dnia powinniśmy się zastanowić, czy ideały, które głoszono przed 100 laty, są nadal aktualne. Dzieło odzyskania niepodległości było dziełem wszystkich Polaków. Polacy potrafili się zjednoczyć i stanąć ponad podziałami. Przecież pierwsze wybory zorganizowano w nieco ponad 2 miesiące po przekazaniu władzy Józefowi Piłsudskiemu, a pierwsze posiedzenie Sejmu odbyło się już 10 lutego. W tak krótkim czasie powstało państwo polskie, wszyscy obywatele otrzymali prawa wyborcze, a także narodził się współczesny parlamentaryzm. Dla Polaków największą wartością była niepodległość, a co za tym idzie wolność. Dziś powinniśmy brać z nich przykład,
a ich hasła dalej powinny być aktualne. Wiele z ich postulatów nadal czeka na realizację. Problemy Polaków się nie zmieniły. Politycy powinni być blisko ludzi, interesować się ich problemami, często takimi, o których tu w Warszawie w ogóle nie mają pojęcia. Nie wiedzą, jak żyją Polacy. Przez lata zaniedbywano polskich obywateli, skupiając się na walce w imię jakichś politycznych ambicji i wyimaginowanych wyższych ideałów. Niektórym bliżej jest do Brukseli i Berlina niż do miast, z których sami pochodzą i z których sami zostali wybrani. Historia pokazuje, że spory powinniśmy rozwiązywać sami. Nie bójmy się dialogu. Czy naprawdę więcej do powiedzenia o Polsce mają europejscy dygnitarze niż zwykli obywatele? Naprawdę tego nie dostrzegacie? Pamiętajcie, że Polacy was z tego rozliczą. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu Pawła Stachowicza. Panowie marszałkowie, panie ministrze, panie rzeczniku, Wysoka Izbo, szanowne posłanki i posłowie. Na początku mojej wypowiedzi chcę odwołać się do przygotowanej w maju uchwały. Popieram i jestem zwolennikiem zachowywania pamięci o ojcach naszej niepodległości. Ostatnie 100 lat przyniosło Polsce rozgłos na całym świecie dzięki bohaterom i wielkim postaciom takim jak Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Święty Jan Paweł II czy Lech Wałęsa. Ważne jest, abyśmy zgodnie z uchwałą popularyzowali wiedzę na temat zasłużonych dla naszego kraju patriotów. Teraz, w piękną rocznicę stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, musimy zadać sobie pytanie, zgodnie z tytułem wczorajszej konferencji, 100 lat i co dalej? Musimy być świadomi, że społeczeństwo naszego kraju jest bardzo podzielone. Z tej mównicy nieraz obrażano Polaków. Armia jest niedoposażona, a Wojsko Polskie potrzebuje przyspieszenia procesu modernizacji technicznej sił zbrojnych. A nasza pozycja na arenie międzynarodowej staje się bardzo niestabilna. Wymienione przeze mnie problemy są i będą wyzwaniami dla nas, młodego pokolenia Polaków, wychowanych w wolnej, demokratycznej i kapitalistycznej Polsce. Bardzo dobrze, że jednoczymy się wokół młodzieżowych rad miejskich, samorządów uczniowskich czy młodzieżowych sejmików wojewódzkich. Te ostatnie nadal nie istnieją we wszystkich regionach, także musimy zabiegać, aby młodzieżowe sejmiki powstawały w każdym z województw, tak aby jak na najszerszą skalę móc promować postawy patriotyczne i obywatelskie. Potrzeba także utworzenia drugiego, centralnego organu młodzieżowego, zaraz po Radzie Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, który nie będzie budził aż tylu kontrowersji, głównie w przypadku rekrutacji do Rady Dzieci i Młodzieży, która w przypadku trzeciej kadencji była bardzo kontrowersyjna. Podsumowując, dziś działamy na rzecz naszych lokalnych społeczności oraz określonych grup społecznych. Jednakże jutro to od nas zależeć będą losy całej ojczyzny. Dlatego musimy pracować dla naszego narodu oraz upowszechniać jego historię, tak aby już nigdy żaden wróg z wschodu lub zachodu nigdy nie wydarł naszemu pięknemu orłu białemu złotej korony. Niech żyje młodzież oraz niech żyje niepodległa, wolna Polska. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Jerzego Szymaniaka. Szanowny panie marszałku, szanowne posłanki i szanowni posłowie. Zebraliśmy się tutaj, żeby obradować o spuściźnie pierwszych posłów II RP. Kiedy po 123 latach powstała niepodległa Polska, wielu znakomitych patriotów prezentowało swoje wizje odbudowy zniszczonego państwa. Możemy się od nich nauczyć wiele: miłości do ojczyzny czy wierności swoim ideałom. Jednak jeśli mówimy o II RP, nie możemy zapominać o jeszcze jednej istotnej sprawie. Nie możemy zapominać o jednej z naszych największych wad. Polskie społeczeństwo było wtedy bardzo zantagonizowane. Jest to dla nas dobra lekcja tego, jak szkodliwa jest nienawiść wywołana odmiennymi poglądami. Pamięć o tym jest szczególnie ważna dzisiaj, kiedy do kłótni wystarczy krótka rozmowa o polityce. Pan Rzecznik Praw Dziecka wspomniał o szacunku do drugiego człowieka. Pamiętajmy o tym szacunku, bo być może w niedługiej przyszłości niektórzy z nas będą kształtować polski parlamentaryzm. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Karola Kowalskiego.
Szanowni Panowie Marszałkowie, Wysoka Izbo, drodzy goście. Dzisiejszą debatę poświęcamy walce o historię. O historię prawdziwą, która przez wiele lat była pomijana. Debatując nad uchwałą, mamy szansę pokazać dorosłym parlamentarzystom, jak należy zachować się wobec naszych przodków, wobec osób, które za Polskę i dla Polski poświęcały niekiedy swój majątek, rodzinę i życie. Jest to uchwała niezbędna, którą kierujemy zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych. W dzisiejszych czasach potrzebujemy wzorców, które ponad wszystko stawiały dobro i suwerenność ojczyzny. Ten zły trend rozmycia tożsamości narodowej jest przedstawiany przez lewicowe media jako nowe otwarcie, które jest realizowane m.in. poprzez spotkania liderów polskiej opozycji w Berlinie i dyskutowania na tamtejszej ziemi o wolności, swobodzie i demokracji. W 2015 roku w demokratycznych wyborach Prawo i Sprawiedliwość uzyskało większość parlamentarną, a jego przedstawiciel został prezydentem. Po 3 latach sprawowania rządów przez PiS widzimy staranność o bezpieczeństwo kraju, dobro obywatela i umocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Niestety, w dużej części realizacja naszej uchwały nie będzie zależeć od Sejmu, a od samorządu terytorialnego. Zatem jako jeden z jej wykonawców apeluję do was, abyście 21 października wybrali odpowiednich włodarzy. Ludzi, którzy w swoich decyzjach kierują się historią, prawdą i dobrem. Wybierzcie włodarzy tych, którzy pozwolą wam uczcić święto stulecia odzyskania niepodległości. Ludzi, którzy nie nazywają patriotów faszystami i nazistami. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Mateusza Wieleńskiego. Szanowny Panie Marszałku, drodzy posłowie i drogie posłanki, tegoroczna sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży poświęcona jest upamiętnieniu posłów pierwszej kadencji drugiej RP. Nie bez przyczyny, gdyż za niecałe 2 miesiące będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania niepodległości. Ale zastanówmy się, czy wprowadzenie tej uchwały przyczyni się do promowania postawy patriotycznej wśród młodych ludzi? Może tak, ale myślę, że w bardzo niskim stopniu. Tematyka dzisiejszej debaty wskazuje na to, że rząd po prostu chce odwlec nas od debatowania nad fundamentalnymi kwestiami dotyczącymi niepodległości, a mianowicie tym, dlaczego Polska jest niepodległa. Uważam, że nie jest w pełnym stopniu niepodległa. Dobitnie to pokazuje przynależność do Unii Europejskiej, która, jak wiemy, tożsamość broni, która po prostu swoją ideologią promuje swoją europejskość. Dobitnie to pokazuje członkostwo w Unii Europejskiej, organizacji, która promuje wartości zatracające tożsamość narodową oraz państwowość państw. Przytoczę w tym momencie manifest z Ventotene Altiero Spinellego, czyli jednego z głównych ideologów wspólnoty europejskiej. Pierwszym zadaniem, którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczne zlikwidowanie granic dzielących Europę na suwerenne państwa. Następny zapis. Chodzi o stworzenie państwa federalnego, który stoi na własnych nogach i dysponuje europejską armią zamiast armiami narodowymi. Tezy Spinellego możemy się z nimi spotkać w Białej Księdze Unii Europejskiej, wydaną w 2017 roku. Nie zapomnijmy również też, że prawo Unii Europejskiej jest nadrzędne w stosunku do naszego prawa krajowego. Więc jeżeli Unia Europejska będzie mocna w tym stopniu, żeby wprowadzić te przepisy, to czy starania takich wybitnych jednostek jak marszałek Józef Piłsudski czy generał Haller, a również nasi posłowie, na którymi debatujemy, będzie miało sens i czy po prostu to nie pójdzie na marne? Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Szymona Maćkałę. Dzień dobry Państwu. 24. posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży to dla nas bardzo ważny dzień. W tym szczególnym roku, w którym obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Dlatego cieszę się, że są Państwo ze mną. Jesteśmy młodą reprezentacją narodu polskiego. Jesteśmy młodą Polską, która idzie drogą honoru, tradycji, drogą szczęścia dla naszej Polski. Jesteśmy różni. Pochodzimy z różnych stron Polski. Mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Polska jest na ustach całego świata. Wszyscy wiemy, jak o nas, o Polakach, wypowiedział się prezydent Stanów Zjednoczonych. Niebywałe przemówienia prezydenta największego mocarstwa na świecie. Polska zawsze ze Stanami Zjednoczonymi była w największej przyjaźni. Nie wiem, czy jest na tej sali ktoś, kto równo mocno jak ja czuje i rozumie konieczność przyjaźni i silnej współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych. Jestem obywatelem obu tych krajów. Historia Polski to historia ludzi, którym nigdy nie brakowało nadziei, których nie dało się złamać, którzy nigdy się nie poddali. Wolności nie otrzymuje się za darmo. Wolność żąda ofiary. W czasie pokoju także wymaga cywilnego zaangażowania, ciężkiej pracy. Nie wolno myśleć, że ona będzie zawsze, ponieważ jest ona bardzo krucha. Dlatego kluczowym słowem do obrony niepodległości jest słowo patriotyzm. Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwo. Polska od nas wymaga, abyśmy byli pokoleniem wielkim. Nasza droga szlachetna Polska. Swoje wystąpienie chciałbym zakończyć słowami generała Władysława Andersa. Odrzućmy wszystko, co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy w pracy i walce o wspólne dobro Polski. Dziękuję bardzo za uwagę. Szymon Maśkała. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Mikołaja Twaroga. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, koleżanki i koledzy posłowie. Uchwała dzisiejszej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży dotyka pamięci pierwszych parlamentarzystów niepodległej Polski. Czytamy z niej o chęci ustanowienia święta państwowego, o budowaniu pomników i nazywaniu ulic. Czyżby aż tak bardzo zdekomunizowaliśmy polskie ulice, by teraz szukać na siłę kandydatów na ich patronów? Proszę Państwa, czy my, Polacy, zawsze musimy żyć historią? Grzebać się w niej? Proszę mnie źle nie zrozumieć. Historia jako nauka budująca świadomość, szczególnie w nas, młodych ludziach, jest niezwykle istotnym fundamentem silnego i rozsądnego społeczeństwa, a chyba takie chcemy wspólnie budować. Rozumiem potrzebę popularyzacji pierwszych posłów niepodległej, ale z całym szacunkiem, te czasy minęły. Mamy obecnie inną rzeczywistość, innym problemom społeczeństwa Europy stawiają czoło. Jasne, pięknym jest odwoływanie się do tradycji wielokulturowego Sejmu, pełnego mniejszości narodowych, ale jak to wygląda w zestawieniu z rosnącą plagą pseudopatriotyzmu? Osobiście jestem za budowaniem postaw patriotycznych, ale koszulki i bluzy z logiem Polski Walczącej? Serio? Wiele osób noszących takie ubrania swoim zachowaniem obraża nas i naszych przodków. Brak świadomości historycznej prowadzi do zakrzywiania się pewnych wartości, a chwalebne symbole krwi i walki zmieniają się w elementy ozdobne osiłków chcących pokazać kult mięśni i udowodnić wszystkim dookoła, że oni mają rację. Proszę Państwa, nie występuję tutaj jako antypolak, co niektórzy mogą chcieć mi zarzucić po tym wystąpieniu. Występuję jako Polak, który boi się, że zbytne oglądanie się za siebie przysłoni nam wizję jutra. Odnosimy się do tego, co było i jak było. Obecny rząd chce zmieniać historię i ubrać ją w ładne koszulki ze swoimi twarzami na piersi. Jutro będziemy budować pomniki tym, co byli pierwszymi posłami niepodległej, a nasze dzieci będą budować pomniki posłom Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego nie uważam, żeby wnoszenie na piedestał posłów i posłanek miało większy sens. Ludzie tacy jak posłowie nie powinni zabiegać o chwałę i sławę. Ich praca powinna służyć Polsce i tylko Polsce. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Filipa Jastrzębskiego. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości dzieją się w tym kraju rzeczy moim zdaniem nienormalne. Zacznę natomiast od tego, że za bardzo złą uważam decyzję o odwołaniu tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w czerwcu. Młodzież nie zostawiła na tym jednak suchej nitki i w 14 dni stworzyła posiedzenie Parlamentu Dzieci i Młodzieży, które zjednoczył ogromną ilość niesamowitych młodych ludzi, którzy mieli jeden cel. 1 czerwca młodzież miała być słyszalna. I była. Natomiast to tylko... jeden z elementów nieudolnych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Często budynek Sejmu był ogradzany barierkami, bo PiS po prostu bał się obywateli. Idźmy dalej. Deforma edukacji, przez którą mamy więcej problemów niż pożytku. Upolitycznianie, czego się da. Trybunał Konstytucyjny, publiczna telewizja TVP, Krajowa Rada Sądownictwa i wreszcie Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy, z którego chcą wyrzucić pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, profesor Małgorzatę Gersdorf, której konstytucja zapewnia nieprzerywalną 6-letnią kadencję, która mija w 2020 roku. Zatem idąc tokiem rozumowania Prawa i Sprawiedliwości, możemy w takim razie wygasić mandat prezydentowi, któremu konstytucja zapewnia 5-letnią kadencję nieprzerywalną. Zatem skoro, jeżeli wystosujemy ustawę, która wyznacza stan spoczynku dla prezydenta w wieku chociażby 65 lat, to też w takiej sytuacji możemy wygasić mu mandat. Natomiast, szanowni państwo, nie wiedzieć czemu, wracając do konstytucji, dlaczego PiS się boi tej konstytucji. Za każde ubranie pomnika w tą zaszczytną koszulkę policja karze obywateli, traktując ich przy zatrzymaniach gorzej niż rasowych przestępców. Mówiąc o działaniach policji, nie mogę nie wspomnieć o ich zachowaniu wobec obywateli podczas protestów, szczególnie tymi pod Sejmem, Senatem i Pałacem Prezydenckim. Spisywanie, aresztowanie na 48 godzin za wykrzykiwanie haseł typu konstytucja, wolne sądy czy precz z kaczorem dyktatorem. W takiej Polsce niestety dzisiaj żyjemy. W Polsce, która już niedługo nie będzie nawet w Unii Europejskiej, bo przez działania prezesa Kaczyńskiego i swoich namiestników dziś nasza obecność w europejskiej wspólnocie stoi pod wielkim znakiem zapytania. W normalnym, demokratycznym państwie nikt z poważnych polityków nie powiedziałby, że Polska nie zastosuje się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unijnego. Takie zachowania niestety naprawdę doprowadzą do polexitu. Większość społeczeństwa, myślę, nie zaakceptuje tego. Mam nadzieję jednak, że niedługo zmienią się rządy, które będą szanować... Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Radosława Sochę. Panie Marszałku, wszyscy goście, koleżanki, koledzy posłowie, mieszkańcy Podkarpacia, z którego pochodzę, drodzy rodacy. Na początku chciałbym przywitać Was podczas jedynej i prawdziwej 24. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Drodzy Państwo, dzisiaj debatujemy nad upamiętnianiem pierwszych posłów niepodległej RP. Jednak czymże jest upamiętnianie tych posłów, skoro w Polsce znajdują się jeszcze pomniki upamiętniające totalitaryzmy, które tą niepodległość zniszczyły? Czym jest upamiętnianie posłów drugiej RP, skoro w Polsce w niektórych wypadkach wyroki wydają sędziowie działający jeszcze w PRL-u? Czym w końcu będzie upamiętnienie posłów drugiej RP, skoro Polska nadal nie otrzymała reparacji za niemieckie zbrodnie i zniszczenia wojenne? Po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. Jak dobrze wiemy, nie na długo, bo po 21 latach odebrali ją nam nasi sąsiedzi z Zachodu. Po porażce hitlerowskich Niemiec dostaliśmy się pod okupację sowiecką. Rosjanie przez swoją milicję, nieuczciwe sądy czy wojsko zabijali polską elitę, polskich żołnierzy podziemia, żołnierzy zwanych dziś wyklętymi. Kontynuowali to, co robili zaborcy, a także to, co działo się podczas II wojny światowej.
Niektórzy twierdzą, że w Polsce łamana jest wolność słowa. Gdzie byli, gdy strzelano do górników i gdy ABW wchodziła do redakcji jednej z gazet? Takich przypadków można by mnożyć, tylko czy o to chodzi, żeby się kłócić? My, młodzi Polacy, chcemy wzrastać w kraju pokoju, nie tylko w teoretycznym, ale w prawdziwym tego słowa znaczeniu. To od was, dorosłych, uczymy się, jak postępować, potem my będziemy uczyć nasze dzieci. Chcemy zgody, porozumienia i wzajemnego szacunku, bez względu na to, jakimi poglądami kierują się pojedyncze jednostki. Teraz w Polsce mamy wolność i demokrację, a najlepszym dowodem na to jest fakt, że nikt nie zabrania zgromadzeń grupom różnego światopoglądu. Jednak wszyscy powinniśmy się wzajemnie szanować, bezwzględnie wszyscy. Nie jesteśmy gorsi czy lepsi, jesteśmy równi, bo wszyscy jesteśmy Polakami. Na koniec mojego przemówienia pozdrawiam wszystkich patriotów, którym... Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Jana Zapolskiego Downara. Przypominam, aby trzymać się regulaminowego czasu przemowy. Panowie marszałkowie, panie ministrze, panie rzeczniku, koleżanki i koledzy posłowie, szanowni państwo. W ten niesamowity dzień związany z młodzieżą, Światowy Dzień Turystyki, przyszło zmierzyć się nam z tematem przewodnim. Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Jednakże, co oni mają nam symbolizować? Z jednej strony pierwszymi posłami byli nacjonaliści, skrajni nacjonaliści, a nawet antysemici, bardzo radykalni w swoich poglądach. Byli też zwolennicy zamachu majowego, którzy dali ciche przyzwolenie na takie działanie marszałka Piłsudskiego. Ale byli też ludzie, którzy po odzyskaniu niepodległości tworzyli państwo na bazie prawa, patriotyzmu i na bazie wolności, którzy potem w wyniku tego zamachu majowego zostali tej wolności pozbawieni. Wierząc w dobre intencje, mam nadzieję, że chodziło właśnie o tych, którzy mają być dla nas wzorem do naśladowania. Nasuwa mi się również też jeszcze jedno pytanie. Szanowni państwo, czy w nowoczesnym świecie, czy w XXI wieku nie możemy debatować nad rzeczami, którymi zajmujemy się w obecnych czasach? Czy nie możemy rozmawiać o zmianach klimatycznych, o problemach edukacji, czy nie możemy poruszać tematy związane z globalizacją? Szanujmy historię. Czerpmy z niej, ile się da, ale dyskusję nad nią zostawmy historykom. Jak widać, temat nie jest bliski mojego sercu i wątpię, że większość z nas aprobuje go jako odpowiedni do dzisiejszej debaty. Pozostaje więc kwestia uchwały. Ja nie zagłosuję przeciw niej, pomimo mojej dezaprobaty wobec tematu, pomimo złości związanej z tym, jak organizatorzy Sejmu Dzieci i Młodzieży potraktowali nas 17 maja. Również zgłosiłem poprawki, ale zrobiłem to po to, żeby pokazać dorosłym jedną rzecz, że młodzież się stara, że młodzież chce, że młodzież się angażuje, że młodzież idzie na kompromis, ale wy dorośli musieliście to wszystko wystawić na próbę. Nie mogliście być fair w stosunku do nas, dając odpowiedni temat, który powinien odbyć się w nasze święto 1 czerwca. W mojej ocenie po prostu nas zawiedliście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Łukasza Speczkę. Speczkę. Panie marszałku, panie ministrze, szanowni państwo, Wysoka Izbo. Celem realizacji naszego zadania rekrutacyjnego było zorganizowanie kampanii wyborczej posła na Sejm Ustawodawczy z 1919 roku Józefa Rymera. Człowieka pochodzącego z Zabełkowa, niewielkiej miejscowości nad brzegiem Odry w gminie Krzyżanowice na Górnym Śląsku. Dlaczego jego osoba wzbudziła we mnie tak wielkie zainteresowanie? Drodzy państwo, odpowiedź jest prosta. Józef Rymer był pierwszym ministrantem II Rzeczypospolitej Polskiej.
No niedokładnie, pierwszym ministrem. Choć nawet nie ministrem. Tylko posłem i wojewodą śląskim. A mówiąc dobitniej, Józef Rymer był pierwszym sługą odrodzonego państwa polskiego. Według definicji słownikowej termin minister pochodzi od łacińskiego słowa ministrare, to znaczy służyć, posługiwać, pomagać. To określenie doskonale odzwierciedla życie i postawy wybranego przeze mnie posła, którego dewizą była służba drugiemu człowiekowi. Józef Rymer był człowiekiem niezwykle angażującym się w sprawy społeczności lokalnej, dla którego problemy zwykłych ludzi nie były obojętne. Gotowy do służby ojczyźnie, przeciwny przemocy, gorliwy chrześcijanin, uznawany za wielkiego orędownika ludzi pracy. Człowiek rzetelny, skromny, uczciwy, pracowity i odpowiedzialny. Zmarł w sile wieku, na służbie, najprawdopodobniej z przepracowania. Jako patriota mawiał: oddamy Polsce na zawsze serca nasze, oddamy jej naszą ziemię i skarby ukryte w jej łonie, ślubując dozgonną wierność ojczyźnie. Dlatego chciałbym w tym miejscu wszystkim ministrom, posłom i politykom życzyć tych cech, którymi charakteryzował się Józef Rymer. Prócz oczywiście śmierci z przepracowania. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Kamila Szostaka. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Setna rocznica odzyskania przez państwo polskie niepodległości stanowi doskonały moment do namysłu nad teraźniejszością oraz przyszłością naszego kraju. Zacznę od gospodarki. Stosunek wydatków państwa do PKB wynosi w Polsce 42%. W dużym uproszczeniu można więc powiedzieć, że przez blisko połowę życia Polacy pracują nie na siebie i swoje rodziny, lecz na polityków i ich kaprysy. Problemem jest też największy w Unii Europejskiej zakres państwowej własności przedsiębiorstw oraz powstający bez ekonomicznego uzasadnienia deficyt budżetu państwa. Obowiązująca postkomunistyczna ustawa zasadnicza zawiera wiele niedomówień i pustych zapisów, co dobitnie pokazał ostatni kryzys konstytucyjny. Dlatego konieczne jest przyjęcie nowej konstytucji. Musi ona zagwarantować skuteczną ochronę wolności osoby ludzkiej zarówno przed innymi ludźmi, jak i władzą publiczną. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że podstawę wolności stanowi własność prywatna. W celu ochrony praw obywateli należy wprowadzić realną niezależność sądów i trybunałów od nacisków politycznych, zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak i personalnym. Obecna ordynacja wyborcza do Sejmu pozwala na kandydowanie jedynie z list komitetów wyborczych, czyniąc w zasadzie niemożliwym uzyskanie mandatów przez osoby niecieszące się poparciem ze strony władz partyjnych. Na szczęście istnieje metoda umożliwiająca indywidualne kandydowanie przy jednoczesnym zachowaniu zasady proporcjonalności wyborów. Chodzi o system pojedynczego głosu przechodniego, korzystający z głosowania preferencyjnego w okręgach wielomandatowych. Wysoki Sejmie, nadchodzi czas, w którym to przedstawiciele naszego młodego pokolenia będą mieć szansę zmienić Polskę. By żyło się lepiej, potrzebujemy prawdziwej, dobrej zmiany. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu Kacpra Oszczaka. Szanowni panowie marszałkowie, Wysoka Izbo. Tematem tegorocznej sesji są posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Jest to świetna lekcja o niepodległości, której stulecie w tym roku obchodzimy. Zastanówmy się więc, czym jest niepodległość. Niepodległość jest wolnością. Ale zadajmy sobie pytanie, czy naprawdę jesteśmy wolni? Otóż jesteśmy wolni tylko pozornie. Podczas okupacji wolność zabierali nam okupanci, a obecnie nam, obywatelom, zabiera ją władza. I czy to rządzą złodzieje z PO, czy komuniści z PiSu, to jesteśmy wolni tylko pozornie. W naszym kraju nakazuje się nam uczyć w mało efektywnych szkołach z tragicznym programem nauczania. Nakazuje nam się ubezpieczać w państwowych zakładach ubezpieczeń.
oraz płacić składki na Państwową Służbę Zdrowia, której jakość woła o pomstę do nieba. Nakazuje się nam zapinać pasy oraz zakładać kaski. Państwo mówi, co możemy spożywać, palić, pić, a czego nie. Nie możemy iść do sklepu i kupić narzędzia, dzięki któremu możemy obronić siebie i innych, czyli broni palnej. Są to pojedyncze przykłady ograniczania naszej wolności przez państwo. Dlatego nawołuję do wyborców. Przy urnach wybierzcie tych, którzy wolność wam dadzą, a nie ją zabiorą. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Anetę Sijkę. Szanowni Państwo Marszałkowie, Szanowni Panie Ministrze, Szanowni Goście, drogie koleżanki i drodzy koledzy. Naszym szczególnym zadaniem i rolą jako posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży 24. kadencji jest przekazywanie naszym przyjaciołom, znajomym oraz ludziom z naszych okolic idei związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Każdy z nas przygotowywał projekt związany z posłem pierwszego Sejmu Niepodległej Polski. Wielu z nas wybrało na przykład Wojciecha Korfantego czy Wincentego Witosa, ojców naszej niepodległości. Lecz równie licznie zdecydowaliśmy się na przedstawienie mniej znanych, lecz nie mniej ważnych dla naszego kraju posłów drugiej RP. Naszym zadaniem jako posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży i obowiązkiem jako Polaków jest odpowiadać o nich i o ich czynach dla naszego narodu. Nie zapominajmy o naszej historii, o ważnych postaciach i ich dokonaniach. Nie zapominajmy, że to dzięki nim mamy możliwość przemawiać tutaj jako Polacy i ludzie wolni. Sądzę, że święto, które miałoby przypadać 26 stycznia, doskonale rozwiązałoby problem niepamięci o ludziach, którzy niecałe 100 lat temu, po wielu latach zaborów, wreszcie debatowali w wolnej ojczyźnie. Kończąc moje wystąpienie, chciałabym wam powiedzieć, że jestem niesamowicie i niezwykle dumna z siebie i z was wszystkich, że właśnie w tym niezwykłym dla naszej ojczyzny roku 2018 zostaliśmy posłami Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dziękuję panu prezydentowi oraz polskiemu rządowi za tak godną pamięć i tak piękne wsparcie ważnych wydarzeń dla naszego kraju. Za to, że wiedzą, jakie to jest dla nas ważne i że odnoszą się do tego z tak wielkim szacunkiem. Lecz pamiętajmy o naszej historii, nie tylko ważne święta państwowe, ale myślmy o niej zawsze. Mam nadzieję, że zdobyta przez nas wiedza zostanie z nami na kolejne długie lata. Niech żyje wolna, niepodległa Polska. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Adama Sygockiego. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Jesteśmy tutaj, aby rozprawiać o początkach polskiego parlamentaryzmu, o Sejmie pierwszej kadencji. Dlatego też czuję się zobowiązany do tego, aby przypomnieć, iż ta pierwsza polska demokracja z powodu swojej słabości i nieudolności została obalona przez autokratyczne i autorytarne rządy sanacji, cieszącej się w tamtym okresie całkiem sporym poparciem społecznym. Problem polega jednak na tym, że sanacyjna polityka dwudziestolecia międzywojennego stanowi dla współczesnych rządzących, dla naszej elity politycznej wzór. Druga Rzeczpospolita to jest coś, do czego należy dążyć, zdaniem naszych władców, naszych włodarzy. Czyli dawniej centralny okręg przemysłowy, dzisiaj centralny port lotniczy. Dawniej etatyzm, dzisiaj pięknie brzmiąca polityka solidarności społecznej. Kiedyś zawierzenie losu narodu w zdradzieckie ręce Anglii i Francji. A dzisiaj bezalternatywne lgnięcie w stronę naszego najlepszego przyjaciela i sojusznika Stanów Zjednoczonych, których to prezydent nie raczył zaszczycić przedstawiciela Najświętszej Rzeczypospolitej Polskiej krzesłem. A co dopiero mówić o ruchu bezwizowym czy ewentualnej pomocy militarnej w przypadku konfliktu. To wszystko już było
i doprowadziło nasz naród do potrójnej klęski. We wrześniu 1939 roku nas zdradzono. W Jałcie w 1945 roku nas po prostu sprzedano. I współcześnie, kiedy mimo tej ogromnej ofiary, jaką poniósł nasz naród, jesteśmy stawiani w jednym szeregu z niemieckimi zbrodniarzami i oprawcami. A to wszystko za sprawą naszych byłych, aktualnych sojuszników i przyjaciół z państwa położonego w Palestynie. Dzisiaj, kiedy kontemplujemy działalność Sejmu pierwszej kadencji, zastanówmy się z perspektywy tamtych lat. Czy nasze państwo idzie dobrą drogą i co nas czeka na końcu tej drogi? Szczęść Boże! Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Wiktorię Jędroszkowiak. Panowie marszałkowie, panie ministrze, panie rzeczniku, szanowne posłanki i posłowie, Wysoka Izbo. Debatujemy tutaj dzisiaj nad ustawą dotyczącą upamiętnienia zasług ludzi, którzy 100 lat temu od zera tworzyli parlamentaryzm w Polsce. Podkreślane zasługi tych osób mają oczywiście na celu przypominać nam o tym, kto w niepodległej i w jaki sposób tworzył pewne struktury. Jednak niestety tamtejszy okres charakteryzował się kryzysami demokracji w całej Europie. I w Polsce, i w Niemczech. I w całej Europie. Co więcej, zamiast gloryfikować postać chociażby Piłsudskiego, zatrzymajmy się i pamiętajmy również o jego błędach. Wydaje mi się, że najbardziej odpowiednią reakcją jest to, by zebrać zalety i błędy i wyciągnąć pewne wnioski. Zresztą to właśnie postuluję w swojej poprawce, którą zgłosiłam wczoraj do komisji. Uważam również, że cała omawiana ustawa ma sens dopiero wtedy, gdy zaczniemy doceniać dokonania ojców niepodległości poprzez czyny, a nie puste słowa. Tak też największą zniewagą dla wszystkich, którzy o Polskę wolną, niepodległą walczyli oraz tworzyli podwaliny, jest przede wszystkim niszczenie praworządności i systemu sądownictwa, kneblowanie ust obywatelom oraz mediom, łamanie konstytucji, niszczenie polskiej kultury i natury oraz wszelkich autorytetów wolnościowych, chociażby prezydenta Lecha Wałęsy. Jako obywatelka zarówno Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Unii Europejskiej nie godzi się na taki brak szacunku wobec tych, którzy kiedyś oddali życie bądź bardzo dużą część tego życia dla naszego pokolenia. Uważam również, że wolność zawsze łączy się z ryzykiem i niepewnością, tylko że bez tego ryzyka i bez niepewności tej wolności nie będzie, więc po prostu musimy się tego podjąć i być gotowi na najwyższe poświęcenia. Uważam, że trzeba wyjść, mówić to, co mamy do powiedzenia i nie bać się kneblowania ust partii rządzącej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Maksymiliana Skrzypczaka. Szanowny panie marszałku, wspaniali interlokutorzy, telewidzowie i internauci. Na wstępie chciałbym wyrazić wielką wdzięczność w stosunku do was, moi rówieśnicy, ponieważ dzisiaj wasze przemówienia świadczą o tym, jak głęboko w sercach młodego pokolenia są zakorzenione takie wartości jak wolność oraz patriotyzm. Gratuluję zespołowi, który pisał uchwałę. Jej profesjonalizm i merytoryka świadczy o głębokim potencjale, który leży w naszym pokoleniu. Jednak sądzę, że uchwała może być jeszcze lepsza. W momencie, kiedy przyjmiemy poprawkę mojej przedmówczyni, Wiktorii Jędroszkowiak, która mówi o nauce na błędach na przykładzie dwudziestolecia międzywojennego. Dwudziestolecia międzywojennego, w którym mieliśmy dwie rewolucyjne siły destabilizujące nasz kraj. Wojenki partyjne, odciągające uwagę od prawdziwych problemów. W efekcie druga Rzeczpospolita ugięła się pod ciężarem obcych mocarstw. Musimy uczyć się na błędach, bo co mamy dzisiaj? Dwie rewolucyjne siły niszczące nasz kraj, wojenki partyjne, odciągające uwagę od prawdziwych problemów, takich jak ogromny dług publiczny, który wystrzeli w momencie kryzysu, sztywne wydatki publiczne, których nie będziemy w stanie uciąć na czas, narastające obciążenia fiskalne, dzięki którym nasza gospodarka nieprędko wydostanie się z kryzysu.
Posłanki i posłowie, zwracam się teraz bezpośrednio do was, ponieważ to my jesteśmy dzisiaj solą tej ziemi, a jutro będziemy elitą tego narodu. My rozumiemy te problemy. Niedługo ten system na naszych oczach zacznie bankrutować i naszym obowiązkiem będzie dać Polakom wybór. Czy chcemy iść drogą Grecji, Argentyny i Wenezueli, tak wiernie kopiowanych przez obecny socjalistyczny establishment? Czy może jednak drogą RFN, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych z lat 80., Singapuru, Hongkongu? Uczymy się na błędach, bo jak to powiedział Albert Einstein, tylko idiota robi cały czas to samo i oczekuje odmiennych rezultatów. A kto wie, może kiedyś spotkamy się po posłowie w wolnej Polsce. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Macieja Papiewskiego. Szanowny panie marszałku, szanowni panowie marszałkowie, szanowni panowie ministrowie, szanowny panie rzeczniku praw dziecka, Wysoka Izbo, zebraliśmy się tutaj, żeby uczcić pamięć o posłach pierwszego Sejmu II Rzeczypospolitej. Tak samo jak posłowie pierwszego Sejmu III RP byli oni pierwszymi posłami ówcześnie nowo powstałej, niepodległej i suwerennej Polski. Polski, której niepodległość wielu ówczesnym Polakom dawała nadzieję na lepsze jutro. Jednak powinniśmy zadać sobie zasadnicze pytanie. Czy wykorzystaliśmy tę szansę? Dlaczego 70% z nas planuje emigrację z Polski, ponieważ nie ma w tym kraju dla nas praktycznie żadnych możliwości? Dlaczego nasze społeczeństwo jest lekceważone przez władzę, która odrzuca prawie wszystkie obywatelskie projekty ustaw popierane przez setki tysięcy z nas? Dlaczego w większości Polaków słowo polityka kojarzy się wyłącznie źle? I dlaczego mimo tego wybory wciąż wygrywają opcje polityczne, które do zaoferowania mają nam niewiele więcej niż populistyczne hasła, rozrost biurokracji i nepotyzm? Niepodległość, której stulecie w tym roku obchodzimy, to także odpowiedzialność, zwłaszcza w demokracji, w której jesteśmy kowalami losu własnego państwa. To my, młodzież, mamy w rękach przyszłość Polski. Jako dorośli ludzie powinniśmy zapomnieć o politykach, których zamiast tej przyszłości obchodzą tylko najbliższe wybory. Dlatego też chciałbym ponowić apel pana, szanownego pana rzecznika praw dziecka. Nie dajmy się, drodzy koledzy i drogie koleżanki, włączyć w bezsensowną walkę toczącą się między dwiema głównymi siłami politycznymi, które od 2 lat coraz bardziej skłócają nasze społeczeństwo, dzieląc nas na lepszych i gorszych, działając na zasadzie ten z nami, ten przeciw nam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg, jak śpiewał Jacek Kaszmarski w bliskiej sercu każdego Polaka piosence Mury. Dziękuję. Wicemarszałek Sejmu, pan Ryszard Terlecki, w związku z innymi ważnymi obowiązkami musiał opuścić nasze obrady. W dalszej części towarzyszyć nam będzie wicemarszałek Sejmu, pan Stanisław Tyszka. Proszę o zabranie głosu przez Mirosława Jarosza. Szanowni panowie marszałkowie, Wysoka Izbo, drodzy goście. Chyba każdy z nas zgodzi się ze stwierdzeniem, że podczas dzisiejszej sesji było mówione wiele. Wiele, szczególnie o historii. Historii XX wieku. Każdy mówił o sukcesach, ale ja chciałbym powiedzieć o błędach. Błędach, które popełniono. Moim zdaniem największą bolączką tamtego okresu było to, iż osoby, które kategorycznie nie powinny tego robić, przekładały interesy swoje nad interes państwa, co w dalszych latach skutkowało osłabieniem państwa na tyle, że nie było ono w stanie przeciwstawić się zbrojnej agresji. Szanowni państwo, pamiętajmy o tych błędach i uczmy się na tych błędach, bo historia lubi toczyć się kołem. Nie możemy pozwolić, aby takie osoby rządziły naszym państwem. Nieważne, czy są osoby z PO, PiS, PSL. Dla osób rządzących najważniejszą rzeczą powinien być interes Polski, interes naszej pięknej, demokratycznej, wolnej, niepodległej, suwerennej i europejskiej Polski. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Piotra Patalasa. Szanowni panowie marszałkowie, Wysoka Izbo. Uchwała na temat upamiętnienia ojców naszej niepodległej Polski jest niezbędna. Bez nich nie siedzielibyśmy dzisiaj w tych ławach. Ale prawdziwym problemem nie jest to, co było, a to, co będzie. Możecie się zaklinać, że tak zwany Parlament Dzieci i Młodzieży nie był inicjatywą polityczną. Ale uczestnictwo takich posłów jak poseł Rzepecki, marszałek Dolniak, marszałek Kidawa-Błońska czy innych prominentnych polityków opozycji pokazało prawdziwą twarz Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Ta prawdziwa twarz próbowała zabrać podstawowe prawo człowieka, jaką jest prawo do wolności, w tym prawo do wolności słowa naszej koleżance. Każda opinia inna niż wasza, oczywiście jedynie słuszna, powinna być według was anihilowana. Skandalicznych zachowań waszego pseudopoważnego prezydium, które siedzi za mną, można by wymieniać bez liku. Zaczynając chociażby od tego, a kończąc na profanacji pomnika wybudowanego ku czci ludzi, którzy polegli na służbie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej. Bez tych ludzi nie siedzielibyśmy w tym Sejmie, przy tej sytuacji, w tych ławach poselskich. Mogą państwo spytać, ma pan dowód? Otóż mam. Podaliście mi go jak na tacy. W mediach społecznościowych nic nie znika. Tytułujecie się mianem wydarzenia, które niby ma wzbudzać w nas, w kwiecie polskiej młodzieży, chęć aktywizacji społecznej i rozpowszechnienia idei demokracji. Ideę demokracji prezentujecie tylko na papierze. Nic nie macie z nią wspólnego. Na każdym kroku obnażacie swoją hipokryzję. Najpierw zmieńcie swoje zachowanie, a potem dopiero próbujcie zmieniać naszą młodzieżową politykę. A poza tym, panie pośle Marchewka... Dziękuję. Skończył się panu czas. Przypominam o temacie sesji, bo niestety w tej wypowiedzi nie mogłem się doszukać posłów na pierwszy Sejm Ustawodawczy. Parlament Dzieci i Młodzieży, a pierwszy Sejm Ustawodawczy dzieli 100 lat mniej więcej. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Michała Skowrońskiego. Panie Marszałku, szanowny Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Temat tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest następujący. Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Jak wszyscy słyszymy, w temacie tym pojawia się słowo niepodległość. Ale czym tak naprawdę jest ta niepodległość? Wiele osób w naszym kraju uważa, że Polska powinna być całkowicie krajem niepodległym. Że Polska jest całkowicie krajem niepodległym. Jednak ja do takich nie należę, gdyż wiem, co robi z naszym państwem Unia Europejska. Unia Europejska, czyli ten socjalistyczny związek 28 państw, który całkowicie steruje handlem, narzucając Polsce zakup towarów od innych państw członkowskich. Powiedzcie mi, czy takie rzeczy dzieją się w kraju niepodległym? Kiedyś ludzie walczyli o niepodległość Polski, a przykładami takich osób są posłowie, którym robiliśmy kampanię wyborczą w naszych projektach. Teraz jednak Polska, niczym Austria w 1938 roku, która wcieliła się w terytorium Rzeszy Niemieckiej, wchodzi samowolnie w granice Unii Europejskiej. Prawo unijne w naszym kraju jest wyżej ustawione w hierarchii praw niż prawo polskie. Politycy z Brukseli są za przyjmowaniem nielegalnych imigrantów, widząc tego negatywne skutki. Mam tu na myśli liczne zamachy terrorystyczne. Tak nie może być. Polska powinna być niepodległa od wszystkich takich organizacji. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Igora Wyszyńskiego-Karłowskiego. Wysoka Izbo, czasy posłów niepodległej były trudne i wymagające. Potrzebowały charyzmatycznych polityków, pełnych pasji, miłości do Polski. Wiele udało się zrobić, pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej, złej koniunktury międzynarodowej. Udało się wychować młode pokolenie, które w poczuciu solidarności, odpowiedzialności za Polskę przelewało krew na wszystkich frontach II wojny światowej. Historia nigdy się nie kończy. Obecne konflikty boleśnie przypominają nam o tym fakcie. W ostatnich latach dokonuje się istotna korekta ładu światowego. Polska zajmuje bardzo ważne miejsce w grze o równowagę. Wracamy do wielkiej rywalizacji mocarstw i musimy się w nowej rzeczywistości odnaleźć. Musimy się z nią zmierzyć. Skończył się czas pauzy strategicznej dla naszego kraju. Nie będziemy mogli nie brać udziału w geostrategicznej grze. Inaczej ktoś inny zagarnie i zagospodaruje naszą przestrzeń. Dlatego przed Rzeczypospolitą czas trudny i wymagający pogłębionej refleksji. Dużo zależy od właściwego konstruktu myślenia geopolitycznego rządzących. Musimy stwierdzić, patrząc na naszą historię, że mamy powody do dumy. Nie mamy się czego wstydzić. Młode pokolenie musi czuwać i strzec pamięci i prawdy historycznej, ponieważ buduje ona tożsamość człowieka. Tworzy podstawy człowieka niezależnego, aktywnie myślącego, próbującego odnaleźć się w trudnych czasach. Kiedy po wojnie na konferencji w Kalifornii, na której doszło do powołania Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie było polskich przedstawicieli, grający tam polski pianista i kompozytor pochodzenia polsko-żydowskiego Artur Rubinstein zauważył, iż chorągwi polskich nie było. Jak to? Cała wojna szła przecież o Polskę. Raptem coś we mnie wzbrało. Sam z krzesła i zamiast grać dalej powiedziałam: tutaj, w tej sali, ja wam zagram hymn polski i proszę wstać. Takich właśnie patriotów. Ludzi noszących w swoim sercu szacunek i troskę o dobro naszego kraju. Nie koniunkturalistów i karierowiczów. Rzeczpospolita dziś szczególnie potrzebuje. Dziękuję państwu. Dziękuję. Tym samym informując, że czas przeznaczony na dyskusję powoli zbliża się do końca. Głos zabierze jeszcze dwóch mówców. Proszę o zabranie głosu przez Jakuba Wesołowskiego. Szanowni panie marszałkowie, Wysoka Izbo, stojąc tu dziś przed wami, pragnę zadać każdemu z was pytanie. Czy mielibyście odwagę oddać swoje życie za ojczyznę choćby dziś? Wielu naszych przodków nie miało wyboru. Byli mordowani za polskość przez wrogie mocarstwa. Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej. Niektórzy wielcy Polacy, jak marszałek Józef Piłsudski, czy autor tych słów, kardynał Stefan Wyszyński, stali się żywym przykładem, jak mamy rozumieć tę frazę. Takich ludzi jak oni było wielu w historii naszego narodu. Dziś stajemy przed tym samym niełatwym zadaniem bycia patriotą. O tym, jak nim być, mówi nam 5 artykułów Konstytucji. Są to wierność i troska o dobro wspólne, przestrzeganie prawa, płacenie podatków, obrona ojczyzny oraz troska o środowisko naturalne. Każdego dnia pamiętajmy o tym, że jesteśmy Polakami i Europejczykami. Nie zapominajmy o dziedzictwie naszych przodków, bo jak powiedział marszałek Piłsudski, naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Laurę Wrońską. Szanowni panie marszałkowie, Wysoka Izbo. Czy nie uważacie państwo, że w naszym życiu jest zbyt dużo pretensji czy obwiniania rządzących o złe sterowanie naszym krajem?
Za mało jest natomiast doceniania osiągnięć czy sukcesów i zmian na lepsze. Za mało jest patriotyzmu, szczególnie u osób młodych. Za mało poczucia wartości naszego państwa, wartości, jaką jest niepodległość, którą cieszymy się przecież od ponad już 100 lat. Zważywszy na ostatnie 2 stulecia, możemy stwierdzić, że jest ona darem losu. Z historii wydobywajmy przestrogi, inspiracje i odwagę. Nie wykluczamy oczywiście krytyki błędów, ale to od nas, od Polaków zależy siła Rzeczpospolitej. Demokracja wymaga wytrwałej współpracy, niezależnie od światopoglądu. Nie ma dla obywatela wartości cenniejszej niż własne państwo. Zaś symbole i barwy narodowe to znak naszej wspólnoty otwartej na rozwój obywatelski. Nie czyńmy z nich powodów do kłótni. Czerpmy wszyscy wiedzę i miłość do ojczyzny. Tak jak powiedział pan Piotr Wasilewski, bądźmy dumni z Polski. Dziękuję. Dziękuję. Czas przeznaczony na dyskusję został wyczerpany. Zamykam dyskusję. Oddaję głos wicemarszałkowi Sejmu, panu Stanisławowi Tyszce. Dziękuję bardzo. W dalszej części obrady poprowadzi marszałek Konrad Wojtowicz. Proszę o zajęcie miejsca obok mnie przy stole prezydialnym i prowadzenie tej części obrad. Bardzo panu dziękuję. W regulaminowym terminie i trybie zgłoszono poprawki do projektu uchwały. W związku z tym Sejm Dzieci i Młodzieży podejmie decyzję w sprawie ich przyjęcia bądź odrzucenia w głosowaniu. Zestawienie zgłoszonych poprawek zostało wyłożone na ławy uczestników. Przed przystąpieniem do głosowania zapoznam koleżanki i kolegów ze sposobem obsługi elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Za chwilę zadam wam 3 pytania. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W trakcie ich zadawania należy nacisnąć przycisk odpowiadający waszemu stanowisku. Uczestnicy, którzy chcą zagłosować za, naciskają przycisk zielony. Uczestnicy, którzy chcą zagłosować przeciw, naciskają przycisk czerwony. A uczestnicy, którzy chcą wstrzymać się od głosu, naciskają przycisk żółty. Oddanie głosu jest potwierdzone stałym świeceniem lampki odpowiedniego koloru na znajdującym się przed wami urządzeniu do głosowania. Do końca głosowania możecie zmienić wasze stanowisko. Uważajcie, wciśnięcie przycisku przed rozpoczęciem głosowania lub po jego zakończeniu spowoduje, że głos nie zostanie policzony. Wyniki głosowania ukażą się po chwili na tablicach świetlnych. Za chwilę będę kolejno przedstawiał poprawki. Bezpośrednio po przedstawieniu poprawki poddam ją pod głosowanie. W takim razie przechodzimy do głosowania. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam zgłoszone poprawki. A na koniec przystąpimy do głosowania nad całością projektu uchwały. W pierwszej poprawce do artykułu 2 projektu uchwały wnioskodawcy proponują, aby ustanowić Ogólnopolski Dzień Ojców Niepodległości na dzień 26 stycznia, aby ocalić od zapomnienia datę pierwszych wyborów do Sejmu w niepodległej Polsce. Jednocześnie apelujemy do samorządów terytorialnych, w tym szczególnie młodzieżowych rad miast, o włączenie się w tę inicjatywę. W ramach obchodów tego święta powinny odbywać się w szczególności biegi narciarskie, biegi na orientację, ogniska, kuligi, żywe lekcje historii, wielki test wiedzy o parlamentarzystach II Rzeczypospolitej, projekcje filmów dokumentalnych i fabularnych na temat posłów II Rzeczypospolitej oraz wydarzenia kulturalne. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawek 2 i 3. Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów uczestników jest za przyjęciem pierwszej poprawki? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu.
głosowaniu wzięło udział 395 uczestników, za głosowało 229 uczestników, przeciw głosowało 131 uczestników, wstrzymało się 35 uczestników. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. Druga i trzecia bezprzedmiotowe, idziemy do czwartej. W czwartej poprawce do artykułu 2 projektu uchwały wnioskodawcy poprzez dodanie zdania proponują, aby zobowiązać samorządy uczniowskie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wszelkie młodzieżowe rady do organizacji i współtworzenia wyżej wymienionych zadań. Artykuł 2. Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów uczestników jest za przyjęciem czwartej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 410 uczestników. Za głosowało 208 uczestników, przeciw głosowało 128 uczestników, wstrzymało się 74 uczestników. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W piątej poprawce do artykułu 3 projektu uchwały wnioskodawcy proponują nowe brzmienie ustępu 1. Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów uczestników jest za przyjęciem piątej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 396 uczestników. Za głosowało 135 uczestników, przeciw głosowało 94 uczestników, wstrzymało się 167 uczestników. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W szóstej poprawce do artykułu 3 ustęp 1 projektu uchwały wnioskodawcy poprzez dodanie punktu 6 proponują, aby samorząd terytorialny propagował postawy obywatelskie w środowisku lokalnym poprzez rozpowszechnianie w bardzo małych miejscowościach wiedzy na temat posłów poprzez apele, wystąpienia w siedlicach wiejskich, spotkania z osobami, które znają opowieści z tych czasów oraz tablice informacyjne. Artykuł 3, ustęp 1. Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów uczestników jest za przyjęciem 6 poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 418 uczestników, za głosowało 236 uczestników, przeciw głosowało 117 uczestników, wstrzymało się 65 uczestników. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W siódmej poprawce do artykułu 4 projektu uchwały wnioskodawcy apelują do pani minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej o podjęcie działań w celu zmiany tematyki przyszłych posiedzeń na tematykę bardziej skupiającą uwagę na problemach społecznych. Działania te mają na celu uhonorowanie pamięci posłów Sejmu Ustawodawczego, których celem nadrzędnym była poprawa bytu obywateli Rzeczypospolitej. Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów uczestników jest za przyjęciem 7 poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 417 uczestników, za głosowało 361 uczestników, przeciw głosowało 29 uczestników, wstrzymało się 27 uczestników. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W ósmej poprawce do artykułu 10, punkt 3 projektu uchwały wnioskodawcy proponują, aby Ministerstwo Edukacji Narodowej zwiększyło i uszczegółowiło podstawę programową o tematy związane z Sejmem Ustawodawczym
Sejmem pierwszej kadencji II Rzeczypospolitej oraz prawami kobiet, to jest przedstawiła argumenty przemawiające zarówno za, jak i przeciw, w celu umożliwienia uczniom samodzielnej interpretacji faktów historycznych. Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów uczestników jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 419 uczestników, za głosowało 260 uczestników, przeciw głosowało 74 uczestników, wstrzymało się od głosu 85 uczestników. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W 9. poprawce do artykułu 11, punkt 9 projektu uchwały wnioskodawcy proponują, aby placówki oświatowe w celu realizacji działań, o których mowa w tym przepisie, organizowały spotkania z potomkami pierwszych posłów Niepodległej. Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów uczestników jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 416 uczestników, za głosowało 99 uczestników, przeciw głosowało 208 uczestników, wstrzymało się od głosu 109 uczestników. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. W 10. poprawce do artykułu 12 projektu uchwały wnioskodawcy proponują, aby wprowadzić ogólnopolski symbol lub znak upamiętniający posłów pierwszego Sejmu Niepodległej i ich działania oraz stworzyć salę edukacyjno-historyczną w Warszawie, w której odbywałyby się liczne konkursy i debaty historyczne. Jednocześnie znajdowałaby się tam ekspozycja przedstawiająca tych posłów. Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów uczestników jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 423 uczestników, za głosowało 171 uczestników, przeciw głosowało 166 uczestników, wstrzymało się 86 uczestników. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W 11. poprawce do artykułu 13 ustęp 3 projektu uchwały wnioskodawcy proponują, aby Ministerstwo Edukacji Narodowej uwzględniało w podstawach programowych lekcji wszystkich szczebli edukacyjnych, które są obowiązkowe, zagadnienia związane z parlamentarzystami II Rzeczypospolitej i ich osiągnięciami w polskim prawodawstwie. Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów uczestników jest za przyjęciem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 425 uczestników, za głosowało 61 uczestników, przeciw głosowało 273 uczestników, wstrzymało się 91 uczestników. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. W 12. poprawce do artykułu 14 projektu uchwały wnioskodawcy apelują do instytucji ONZ oraz do Unii Europejskiej jako organizacji wspierającej zachowanie dziedzictwa kulturowego krajów członkowskich o udzielenie dotacji w celu realizacji działań nakreślonych w uchwale. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość 13. poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów uczestników jest za przyjęciem 12. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.
Głosowaniu wzięło udział 422 uczestników, za głosowało 183 uczestników, przeciw głosowało 126 uczestników, wstrzymało się 113 uczestników. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W 14 poprawce, poprzez dodanie artykułu do projektu uchwały, wnioskodawcy proponują, aby pamiętając o szczególnej roli parlamentu w historii Polski oraz uznając obecnych posłów za kontynuatorów tradycji parlamentarnych II Rzeczypospolitej, uważać za zasadne uzupełnienie szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej odbywającej się w szkołach o spotkania z polskimi parlamentarzystami celem aktywizacji politycznej młodych obywateli. Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów uczestników jest za przyjęciem 14 poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 423 uczestników, za głosowało 197 uczestników, przeciw głosowało 131 uczestników, wstrzymało się 95 uczestników. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. W 15 poprawce poprzez dodanie artykułu do projektu uchwały wnioskodawcy zachęcają prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do pośmiertnego uhonorowania Orderem Odrodzenia Polski parlamentarzystów II Rzeczypospolitej, którzy działali na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Przystępujemy do głosowania. Kto z koleżanek i kolegów jest za przyjęciem 15 poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 426 uczestników. Za głosowało 262 uczestników. Przeciw głosowało 69 uczestników. Wstrzymało się 95 uczestników. Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. Teraz przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z koleżanek i kolegów, uczestników, jest za przyjęciem całości projektu uchwały w sprawie spopularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych posłów niepodległej w brzmieniu proponowanym przez komisję wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 423 uczestników, za głosowało 314 uczestników, przeciw głosowało 78 uczestników, wstrzymało się 31 uczestników. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie spopularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych posłów niepodległej. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu bardzo za to głosowanie i przyjęcie uchwały. Ja obserwowałem to z wielką przyjemnością i powiem Państwu dlaczego. Spędzam godziny na tej sali obserwując, jak głosują posłowie na Sejm Rzeczpospolitej. Natomiast chyba pierwszy raz widziałem, że jak głosowaliście poszczególne poprawki, to braliście je i przypominaliście sobie, jak one brzmią. Dlatego, że zakładam, że głosowaliście wszyscy po prostu w taki sposób, jak wam podpowiadał wasz rozum i sumienie, tak? I tak powinni głosować wszyscy posłowie naszej Rzeczpospolitej. Jednym z problemów polskich jest to, że posłowie mają tendencję do głosowania na rozkaz. I to bym bardzo chciał zmienić.
jedna drobniejsza sprawa, mniej systemowa. Istnieje coś takiego jak rady szkół. To jest coś, instytucja, która funkcjonuje w prawie oświatowym od lat. Niestety jest bardzo mało wykorzystywana. Nie wiem, czy w szkołach, do których wy uczęszczaliście, czy uczęszczacie, one funkcjonują. To jest instytucja, która ma bardzo duże kompetencje, złożona z nauczycieli, rodziców i uczniów. Tak? Ja wiem, że samorządy uczniowskie funkcjonują, wiem, że prawda, rady funkcjonują, natomiast zachęcałbym was bardzo do tego, żeby się przyjrzeć tej instytucji, dlatego że no, takie wspaniałe wydarzenia, jak to dzisiejsze, powodujące, że angażujecie się w sprawy publiczne, jest świetne, ale jest jednorazowe. Natomiast możecie mieć wpływ na rzeczywistość, w której funkcjonujecie na co dzień też, na przykład właśnie przez Rady Szkół. Bardzo was zachęcam do zainteresowania się tą instytucją i dziękuję bardzo, że mogłem tutaj wam dzisiaj towarzyszyć. Koleżanki i koledzy, porządek dzienny 24. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży został wyczerpany. Uchwała podjęta przez Sejm Dzieci i Młodzieży zostanie podpisana przez marszałków, a następnie zostanie przekazana marszałkowi Sejmu. Na tym kończymy 24. sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli zorganizować nasze obrady, w tym pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Kancelarii Sejmu, w tym Biura Legislacyjnego, Biura Komunikacji Społecznej oraz Sekretariatu Posiedzeń Sejmu. Dziękuję także wam, koleżanki i koledzy, młodzi posłowie i posłanki, uczestniczący w tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży za wspólną pracę. Zamykam posiedzenie. 3 razy.